dokładnie nie słyszą, po lewej stronie macie czat, możecie wpisać informacje, czy wszystko dociera, czy dobrze widać, dobrze słychać. Będę wdzięczna, będę wiedziała, czy mogę zaczynać. No, widzę, że powoli się rozwijacie. Super. Słuchajcie, zachęcam Was do tego, żebyście wrzucali informacje na czacie tutaj po lewej stronie, bo dla mnie to jest też taki sygnał, że tam w ogóle jesteście i wszystko gra. Witaj, Haniu. Ja tak od razu na wstępie chciałam powiedzieć, że nie będę ukrywała, że zwracanie się do Was bezpośrednio po imieniu będzie dla mnie zdecydowanie prostsze, a ponieważ sama też jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, to chciałabym, żebyśmy podchodzili do siebie tutaj w taki partnerski sposób, więc jeśli nie macie nic przeciwko, to będę do Was zwracała się właśnie po imieniu. Widzę nawet na liście, że mamy jednego pana, więc gdybym troszkę sfeminizowała tutaj pewne zwroty, to proszę mi wybaczyć, ale jakoś tak na tych webinarach to drugi pan się dopiero gdzieś jednak ujawnił. Moi drodzy, ja mówię do Was z Krakowa, więc troszkę do Waszego miksu mam nie najbliżej. Natomiast mam nadzieję, że to będą mile spędzone godziny. Będę w trakcie webinaru zadawała różne pytania, zagadki, łamigłówki, zagwozdki. Zachęcam Was do tego, żebyście również w informacji na czacie dopytywali na bieżąco o pewne rzeczy. Natomiast na samym końcu webinaru będzie taka możliwość, aby dopytać o różne kwestie, które ewentualnie mogłyby być niejasne. Dlatego zapamiętujcie pytania, notujcie sobie to, co będzie potrzebne. W trakcie pracy przyda Wam się także otwarcie dowolnego edytora tekstu, w którym będziecie mogli sobie zapisywać linki bezpośrednio do stron, do których będę się odwoływać, ponieważ one też się będą tutaj pojawiały, mimo tego, że to offline. Dlatego, że decydując się na ten temat, który dzisiaj będę z Wami poruszała, długo zastanawiałam się, czy tak naprawdę wyizolować ten offline w takim pełnym zakresie, żeby nie było nic, co się wiąże z komputerem, ale chciałabym, żebyście rozumieli, że ten online, który się pojawi dzisiaj, tak naprawdę będzie wiązał się z Waszą aktywnością, natomiast to, co bezpośrednio będziecie dawali dzieciakom, to już będą raczej materiały, które nie będą wymagały sprzętu, aczkolwiek nie zawsze, bo chciałabym, żeby to, co zostanie dzisiaj zaproponowane, było taką ciekawą inspiracją do tego, co będzie się działo w najbliższych dniach, a wiecie doskonale, że w tym tygodniu to już nauczyciele tak ciągną resztką sił, za to dzieci są naładowane za wszystkich naokoło, więc być może te aktywności będą taką przestrzenią, która pozwoli Wam też troszkę nad tym zapanować. Może ktoś z Was wyjeżdża tak, żeby nie bierze udział w takich półkoloniach wakacyjnych, ponieważ ja przez wiele lat sprawowałam opiekę właśnie na takich wyjazdach i byłam też kierownikiem kolonijnym. To też parę rzeczy, które dzisiaj podrzucę, to będą takie uniwersalne aktywności, które można wykorzystać przy okazji właśnie takiego czasu jak teraz, tego, co się będzie działo na przykład w wakacji, jeśli macie takie akcje miejskie bądź wiejskie w formie właśnie takich półkolonii, na przykład w szkołach, bądź prywatnych wyjazdów kolonijnych, ale także będą to propozycje, które można wykorzystać przy uroczystościach takich stricte dla dzieci. Mam na myśli Mikołajki, mam na myśli Dzień Dziecka, pikniki, więc wydaje mi się, że sporo inspiracji dzisiaj się tutaj pojawi. Gdyby coś, co podaję, było niejasne, wymagałoby doprecyzowania, to proszę, żebyście wrzucali na czat. Ja już względnie opanowuję lewym okiem tutaj czytanie tych Waszych informacji, natomiast czasem jest tak, że może coś umknąć, więc wtedy dopytujcie. Na samym końcu będzie też pozostawiony taki czas na pytania. W trakcie webinaru będą też dwie przerwy, żeby wyprostować kości, szczególnie myślę o sobie,
i żeby zrobić sobie kawkę, herbatkę, coś, żeby chwileczkę tak przyswoić te informacje, bo jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Powiedzcie mi jeszcze proszę, czy jesteście pierwszy raz na webinarze w ramach programu Za programem przyszłość? Czyli początki. W takim razie, gdyby ktoś się tam obawiał, że na przykład w trakcie webinaru, bo czasami takie pytania się pojawiają, że coś kogoś włączyło, rozłączyło, kliknąłem sobie przez pomyłkę, spokojnie logować się wtedy od nowa, nic się nie dzieje. Gdyby komuś coś tam na końcu się wydarzyło, też spokojnie, to jest wszystko opanowane, więc bez najmniejszych obaw. Można zawsze wejść z powrotem do pokoju i ze wszystkimi informacjami, które tutaj są, się zapoznać. Oj, rany. Nie wiem, dlaczego się nie liczył, ale aż się boję zapytać. Ale to w takim razie, Irena, mam nadzieję, że zbierzesz dzisiaj komplet informacji, takich, żeby coś dobrego dla siebie wyciągnąć. Wybierając temat webinaru, chciałam właśnie połączyć te wszystkie aspekty, o których powiedziałam wcześniej. Dlatego zapraszam Was już od samego początku do zabawy. Więc warto mieć pod ręką długopis i warto mieć pod ręką kartkę, bo niektóre rzeczy, które będę podawała, wymagać będą typowo offline'owego działania. Irena, to ja osobiście będę miała na uwadze, jak będę sprawdzała listę, czy tam na niej jesteś. Moi drodzy, przygotowujemy sobie długopis, kartkę. I zaczynamy zabawę. Rozwiązujemy hasło. Hasło sobie zapisujemy na karteczce. I kto będzie gotowy, rzuca informacje na czat. Szybko poszło. Słuchajcie, jedna z najprostszych zabaw, znana wbrew pozorom nawet bardziej z edukacji polonistycznej, żeby dzieciaki łączyły litery w wyrazy. Dlatego ja mam do Was pierwsze pytanie. Z czym kojarzy Wam się tak na pierwszy rzut, albo na przykład Waszym rodzicom, kiedy rozmawiacie rodzicom o Waszych uczniach, bądź dzieciom, z czym najczęściej kojarzy się kodowanie? Myślę o w samym tym słowie, które się pojawia. Ja wrzucam Wam link do takiej strony, która nazywa się Answer Garden. Jeżeli ktoś pracuje na komputerze, to nie będzie miał żadnego problemu z jej odtworzeniem. Wrzucam na czacie. Answer Garden to jest taka strona do zbierania informacji, do burzy mózgu. Kiedy wpiszecie w polu swoje skojarzenie, to ono pojawi się nam na takiej zbiorczej planszy. Więc kliknijcie proszę na ten link. I tak jak Hania piszesz tutaj, wrzuć proszę tam te wybrane informacje, zobaczymy, co się Wam kojarzy najczęściej. Spróbujcie. Trochę tiku sobie też rzucimy dzisiaj w to zajęcie. O, super, widzę, że zaczęły się pojawiać pierwsze odpowiedzi. Popatrzcie, czym kojarzy Ci się słowo kodowanie, swoją interpretację, maksymalnie 40 znaków. Będziemy co jakiś czas odświeżać sobie stronę. Programowanie, roboty, statki, kółko krzyży. Mam nadzieję, że jeszcze uda Wam się wrzucić tą wiadomość. Link jest na czacie. Ale jeszcze go mogę tutaj powtórzyć.
No, kochani, mamy cały czas jedną odpowiedź. Mam nadzieję, że nie macie żadnych kłopotów, żeby wejść bezpośrednio na stronę. Jeśli ktoś pracuje na tablecie, jest mu się ciężko przełączyć między zakładkami, to niech wystarczy skuteczności wrzucić na czat. Piszemy sobie tę informację tutaj. Natomiast warto też to narzędzie poznać, bo ono ma taką świetną właściwość. Kodowanie. Ja mogę zapisać to kółko i krzyżyk, które zostało ucięte. OK. Widzicie, odgadywanie. Słuchajcie, a co kryje w swojej nazwie kodowanie? Gdy jeszcze nie zajmujesz się tematem kodowania, zwykle kodowanie kojarzy się, a no właśnie, z kodem. Słuchajcie, a jak kod, to i pewnie szyfr. Sekwencje, znaki, super, znaki, sekwencje. Słuchajcie, jeśli ktoś tam wpisuje, o, zabawa z robotami, skojarzenia, blokowanie, super. Popatrzcie, pracowanie na tej stronie pozwala na to, żeby z różnych miejsc zebrać informacje. Gdyby ktoś z Was jeszcze wpisał, bo na przykład Irena u siebie wpisała co innego, Hania co innego, to popatrzcie, co się dzieje. Jeśli powtórzymy jakieś słowo, to automatycznie program powoduje, że to, co jest najczęściej wybierane, powiększa się, więc udaje się wygenerować to, co najbardziej interesuje nas w tym temacie. Ja sobie pozwoliłam wpisać dalej kod, ale wpiszę jeszcze Wasze wzory, bo właśnie ja osobiście o kodzie myślałam w momencie, kiedy przygotowywałam ten webinar. Narzędzie jest bardzo proste, dlatego że wystarczy w Answer Garden dać sobie opcję dodania pytania. Mamy Create Answer Garden. Tu wpisujemy sobie pytanie, tu zostawiamy warunki, ewentualnie zmieniamy sobie większą liczbę znaków. Ustalamy przez jaki okres będzie ważny nasz pokój, nasze hasło i dajemy create i automatycznie generuje się link, który właśnie utworzył się tak jak u nas i pozwolił nam na zebranie tych informacji. Przez tydzień jeszcze będzie można sobie tam zaglądać. To tak przy okazji, ponieważ jest to też ciekawa opcja do wygenerowania sobie też informacji, zbierania wrażeń, na przykład od dzieci po zajęciach, które mam nadzieję, że takie będą po tym, jak dzisiaj powiem, czym dokładnie będziemy się zajmowali. Mianowicie właśnie myślałam o kodowaniu w kontekście kodów i w kontekście szyfrów, którymi dzieci mogą się porozumiewać, ponieważ kodowanie jest niczym innym, programowanie jest niczym innym, jak pracą na różnego rodzaju językach programowania, a dzieci z językami kojarzą przede wszystkim języki początkowo, języki jako języce bądź inne narzędzia służące do komunikacji między grupą. Istotne jest to, że aby porozumieć się z drugą stroną, bo komunikacja i kodowanie i podawanie kodu szyfru wymaga tego, aby druga strona znała klucz rozwiązania tego właśnie hasła. Dlatego dzisiaj zajmiemy się różnymi sposobami na kodowanie, dekodowanie, szyfrowanie informacji, tak aby elementy wplatać w taki płynny sposób podczas zajęć edukacyjnych,
żeby były pozytywnym rozpoczęciem lekcji, szybką aktywnością w trakcie działania, ale także propozycją do zajęć między innymi w terenie. Moi drodzy, pierwsza aktywność, o której pomyślałam wczoraj, kiedy domykałam sobie tak jakby myślenie w ogóle o tym webinarze, ponieważ dużo miałam pomysłów na to, co jeszcze można Wam zaprezentować. No i muszę powiedzieć, że poprosiłam Krzysztofa Jaworskiego, którego znacie jako koordynatora projektu Zaprogramuj przyszłość, aby podesłał mi swoją świetną krainę kryptokodu. Za chwileczkę dostaniecie do niej link i pokażę Wam, na czym ona polega, zanim przejdziemy dalej. Zaglądnijcie do linku. A ja już Wam wyświetlę działanie. Dlatego, że kraina kryptokodów, czyli ćwiczenie zaproponowane przez Krzysztofa, było dla mnie taką świetną inspiracją do wykorzystania podczas zajęć przy drobnej tutaj modyfikacji. Natomiast jest to prototyp tego takiego bazowałam na tym pomyśle. Pewnie zaglądacie. Ja go sobie tutaj wyświetlę Wam na prezentacji. Mam tak dużo linków do klikania, że normalnie zanim zamknę wszystkie strony, żebym z wrażenia webinaru nie zamknęła. Czy udało Wam się otworzyć plik? Mam nadzieję, że tak. Moi drodzy, kraina kryptokodu to jest taka aktywność, która polega na tym, że wpisujemy jeszcze instrukcję macie dokładnie opisaną. Wpisujemy sobie w tabelę litery alfabetu, a następnie kodujemy według tego szyfru hasła. Czyli możemy ułożyć te litery po kolei, ale możemy je także pomieszać, możemy dodawać znaki specjalne, takie polskie, w zależności od tego, jakie mamy potrzeby w zakresie kodowania hasła, a następnie bazując na odczytywaniu danych, które doskonale dzieciaki kojarzą, między innymi podczas pracy z matą, a także z dyktant graficznych. Na przykład chcemy sobie zakodować hasło kod. No i wyobrażamy sobie, że tu zapisaliśmy k, mogło być po kolei, mogło być nie po kolei. Oczywiście cała pozostała plansza byłaby wypełniona i tym sposobem chcielibyśmy zakodować sobie hasło, więc byłoby to A1, następnie, no umówmy się, że to już jest na 3, B 3 i C1. No, też staram się jak więc wpisujemy sobie litery w te hasła i odkodowujemy informacje według współrzędnych, które zostały podane. Można sobie tam wpisać swoje. Jest też wersja z gotową kartą. Gdybyście mogli przy użyciu tej karty, która jest w karcie numer 4, zakodować właśnie słowo kod, to jak by wyglądał nasz kod? Kod albo kod do kota. Słowo kod, taki miauczący.
O proszę, jak tu śmigają. Dokładnie tak. Dokładnie tak, jak napisała Irena. Mamy kota z kodu. To też cenna umiejętność i należy pamiętać, że podając współrzędne, najpierw zapisujemy literę, potem cyfrę, czyli dokładnie tak. Tak, Hania, były takie. Oczywiście. Słuchajcie, takich zadań na szczęście pojawia się już w książkach coraz więcej. Był moment, że takich aktywności wymagających odczytania jakiegoś kodu, wykreślanych i tym podobnych, było stosunkowo w książkach mało. Natomiast to, że kodowanie i programowanie pojawiło się jako integralna część podstawy programowej, niejako wymusiło od wydawców wprowadzanie takich ćwiczeń, więc pewnie sami zauważacie, że coraz więcej dyktant, porównań, symetrii pojawia się już w podręcznikach, więc to jest świetne, że jest tego coraz więcej. No ale Kraina Kryptokodu, jako taka w swoim zamyśle, więc mam dostępną, posłużyła mi też za przygotowanie dzieciom aktywności, o której, ponieważ ja będę bardzo często odwoływała się do tego, co robię z dzieciakami w szkole i co faktycznie przetestowałam, bo zależy mi, żebyście mieli i miały taki pakiet informacji, że to się faktycznie da zrobić. No i oczywiście za tradycyjnymi współrzędnymi w rozumieniu takim jak na macie, czyli gdzie u góry mamy litery, na dole cyfry, mamy także inne tabele, z których odczytywać dzieci powinny prężnie dane. Między innymi takimi tabelami jest nic innego jak tabliczka mnożenia. I ja bawię się z dzieciakami w taki sposób, że poprzez zapis działań z tabliczki mnożenia, przy czym umawiamy się, że pierwsza liczba to ta oś, druga ta, zapisuje dzieciom działanie, a dzieci na drugiej planszy odnajdują litery i odczytują hasło. Zwróćcie uwagę, że to jest masa znaków również różnych, bo jednak jesteśmy w tej sferze już troszkę emotkowej i innej, czasami takie elementy też są istotne. No to moi drodzy, gdybyście napisali, co znajduje się na polu z ukrytym pod takim działaniem 7 razy 7. Piszcie na czacie. Siedem razy siedem. Szukamy sobie tabliczce mnożenia, gdzie by było 7 razy 7. I odnajdujemy to miejsce na drugiej planszy. Świetnie. No i Irena, widzę, że w dobrej formie jesteś dzisiaj. Słuchajcie, jest to o tyle ciekawa propozycja. Super, Beata, bomba. Jest to o tyle ciekawa propozycja, że czasami jest tak, że odklepujemy tą tabliczkę mnożenia i dzielenia. Dzieciakom już po prostu uszami i para wychodzi, a można to zrobić w taki przyjemny sposób, jako element wprowadzający, jako rozgrzewkę podczas zajęć, tak żeby dzieci odnalazły tą informację. Natomiast to, co czemu się nie widzisz w uczestnikach, tutaj po lewej stronie, ja Ciebie widzę. A na czym oglądasz webinar? Ja Ciebie widzę i jeszcze teraz, jak o tym napisałaś, to na tablecie, to może tak czasem być, bo tam czasami te przełączki przed pewnymi rzeczami. Natomiast co ja zrobiłam jeszcze teraz kontrolnie taki zrzut ekranu, na którym jesteś ujęta właśnie między innymi z tym pytaniem, więc gdyby jakiekolwiek trudności się pojawiły, to dawaj znać, bo mamy tą informację. Być może kwestia jakiegoś logowania, ale sytuacja wydaje mi się opanowana, także spokojnie. Słuchajcie, no i teraz tak, czym jest ta plansza po lewej stronie?
Można kupić przez internet takie pisaki UV. To są takie pisaki, które mają diodę UV w zatyczce i piszą takim tuszem, który po przybliżeniu właśnie tej upałki jest do odczytania. No i ja bawiłam się z dzieciakami w taki sposób, że też analogicznie tabliczkę mnożenia podawałam działania z tabliczki mnożenia i musieli odnaleźć na karcie litery, znaczy punkty właśnie, w których znajdowałyby się wyniki tabliczki mnożenia i tam były zakodowane litery. Ich nie widać w momencie, kiedy to jest zwykła biała kartka, kiedy nie ma się tej lampki UV-ki. Bezpieczne dla dzieci do kupienia pisaki UV przez internet. Nie trzeba ich mieć nie wiadomo ile, wystarczy do pracy w grupie. Sprawdziło się świetnie, wywołuje bardzo, ale to bardzo pozytywne emocje u dzieci. Natomiast no oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zwrócić uwagę dzieciakom, żeby nie świecił sobie po oczach tą lampeczką. Więc ja testowałam to z klasą trzecią, ale myślę, że po odpowiednim wprowadzeniu i podaniu kompletnej informacji dzieciakom nie powinno być żadnego problemu do tego, żeby podziałać z nimi w taki sposób. Zatem wprowadzając dzieciom takie aktywności, które chcemy, aby odczytywali jakieś hasło, to zwróćcie uwagę, że wszystko, co do tej pory robimy, to są różne formy kodowania haseł i wiadomości, ponieważ szyfry to nic innego, jak sposób przekazania wiadomości tak, żeby odbiorca ją odczytał, no bo zna klucz, ale osoba, która po drodze wpadnie na dane hasło, czyli osoba, która może być tak zwanymi niepowołanymi rękami i ta wiadomość będzie dla niej, i ta wiadomość będzie niededykowana dla niej, nie dowiedziała się o tym, co się w niej znajduje. Stąd też idea szyfrów oraz różnego sposobu kodowania i przekazywania informacji. Gdzie wykorzystujemy takie pomysły, a między innymi jako wprowadzenie do tematu zajęć, jako łamigłówka na koniec, jako podsumowanie, jako odkrycie jakiegoś słowa klucza, które był w zajęciach, które będzie wprowadzenie na przykład do edukacji polonistycznej, do edukacji przyrodniczej, natomiast w międzyczasie utrwali z nami zakres edukacji matematycznej, tym bardziej, że nie wiem, jakie są Wasze doświadczenia, ale powiem szczerze, że dzieciaki, które uczą się tabliczki mnożenia metodą słupkową, bardzo często nie potrafią korzystać z tej tabliczki mnożenia tabelkowej. Tylko muszą sobie powtórzyć szereg działań, wyników i dopiero wtedy dochodzą do tego, gdzie to jest. I nawet jeżeli dostają taką tabelę na zasadzie OK, to zaglądnij, co tam jest, nie potrafią z niej odczytać informacji. Ponadto pamiętajcie, że możecie ułożyć sobie liczmany na macie u góry od 1 do 10. I bawić się z dzieciakami, w ogóle utrwalając tabliczkę mnożenia, bawić się z dzieciakami właśnie w taki sposób, że zakrywacie pola, na których się znajdują wyniki. I na przykład możecie sobie w ten sposób układać na przykład figury geometryczne, wielokąty, podając właśnie współrzędne z tabliczki mnożenia, zasłaniając je kafelkami na macie, układając tak zwaną zetkę, elkę bądź zwykły prostokąt, zasłaniając pola. Można też bawić się tak, że ta kratownica będzie po prostu polami od 1 do 10 i wprowadzając dzieciom, jaka liczba będzie następna, zasłaniać pola, tak żeby one przeliczyły, co się powinno znajdować. Takich kratownic, że są liczby od 1 do 100, jest masa gdzieś tam w internecie, to wystarczy zwykła tabelka i wtedy to nie będzie już tabliczka mnożenia, ale zwykłe pola od 1 do 100, tak żeby dzieci załapały zależność, że liczba, która znajduje się wcześniej, jest o 1 mniejsza, ta kolejna o 1 większa, ta u góry o 10 mniejsza, ta na dole o 10 większa. Więc wydaje mi się, że ciekawa propozycja i do wykorzystania i również może stanowić bazę do odkodowania informacji. Ja dzieciom bardzo często właśnie takimi hasłami podaję i na przykład podaję ciąg liczbowy i mówię 55, 56, 57 i dorzucam jeszcze do tego 46 i wtedy jaka powstaje nam figura, tak żeby dzieciaki odnajdywały na przykład klocki, które będą odpowiadały tej figurze. Takie klocki, ja mówię, że to są klocki tetrisowe, dlatego że właśnie są tam, jest L-ka, jest Z-ka, jest taki z dzióbkiem. No i oczywiście zwykłe figury standardowe, prostokąt, kwadrat, które są w pełni do wykorzystania.
No, a mogą przy okazji taki sposób odczytywania informacji może posłużyć przy okazji do odczytywania jakiejś informacji istotnej dla dzieci. Ja zachęcam do tego, żeby takie aktywności wprowadzać jako taką stałą regułę u dzieciaków podczas zajęć, dlatego że potem, jeśli dzieci już załapią strukturę, to można pozwolić sobie między innymi na wychodzenie z dziećmi w teren, bo wytłumaczenie samego mechanizmu kodu niejednokrotnie jest żmudną pracą, ale w momencie, kiedy dzieci załapią już tą strukturę, to potem jak gdyby można z dzieciakami już wyruszyć gdzieś dalej, bo znają mechanizmy, które kierują kodami i szyframi. I ja postaram się Wam właśnie przepleść takimi informacjami z moich zajęć, dlatego że ja kody wykorzystuję w swojej pracy naprawdę bardzo często. Mamy za sobą między innymi zakodowane Mikołajki, właśnie ostatni dzień dziecka, kiedy dzieci na kolejnych stacjach dostawały informacje do odczytania, gdzie mają się udać, gdzie mają trafić, wykorzystując właśnie te poznane kody, dowiadując się, jaki jest kolejny punkt ich wyprawy. I to takiej wyprawy, że dzieci ze szkoły musiały trafić do konkretnego punktu, bądź odnaleźć wszystkie informacje, które rozłożone były w szkole w różnych punktach. W szkole jest to o tyle prostsze, że przy wsparciu rodziców, opiekunów jesteśmy w stanie dzieci puścić w grupkach. W terenie jest to czasem trudniejsze, ponieważ nie wszyscy rodzice czują się też na siłach, żeby w takiej terenowej aktywności brać udział. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nawet dzieciom dać zadania o podobnym typie, natomiast dopiero wykonanie pracy przez załóżmy 4, 5, 6 grup poskutkuje tym, że oni złożą tą wskazówkę w całość i przejdą dalej. Więc żeby nie było tak, że każdy robi to samo, chyba że są to trudniejsze zadania, to warto, żeby wykonali to zadanie wspólnie, dlatego że mogą sobie wtedy porównać wyniki, mieć pewność, że trafią do tego punktu, na którym im zależy. Wy widzicie teraz takie tylko zdjęcia, które właśnie były między innymi z naszej właśnie ostatniej gry terenowej. Te kody Wam za chwileczkę dokładnie omówię. Natomiast taka aktywność, której zdjęcia nie mam, polegała na tym, że dzieci znajdowały ukryte na terenie liczby i te liczby równoznaczne były numerom tramwajów, które jadą z najbliższej pętli, więc też chodziło o to, żeby patrząc na tą sekwencję liczb, odkryły, z czym to się łączy w ich otoczeniu i gdzie mogą odnaleźć takie liczby w najbliższym rejonie, tak żeby wszystkie się pojawiły w jednym miejscu. Więc czasami nawet nie chodzi o kod i o klucz, w takim rozumieniu konkretu, który jest podany, według którego odczytujemy, ale również o odniesienie do informacji, które dzieci mają po prostu w głowie, które zdobyły w toku codziennych aktywności i działań, żeby łączyły te zależności. Ponieważ gdybyście wy przyjechali do Krakowa i zobaczyli prawdopodobnie sekwencję tych liczb, nie mielibyście bladego pojęcia, z czym to się może wiązać. Więc pamiętamy, że jest to odczytywanie według pewnego klucza i podanie tak informacji, żeby dokładnie, żeby kojarzyli i łączyli fakty. Słuchajcie, czy do tej pory jasne? Moi drodzy, przy okazji, słuchajcie, tak nieśmiało zaglądam. Zaglądam tutaj w telefon, dlatego że jedna z naszych pań trener bierze dzisiaj ślub i obiecała mi, że powiem to na wizji, więc wszystkiego najlepszego do naszej kochanej trenerki Marioli, która właśnie o 14 wkroczyła do kościoła i właśnie dostałam dowody tejże zbrodni, więc już przynajmniej w spokoju wiem, że dziewczyna trafiła tam, gdzie miała trafić. Przekażę jej życzenia, słuchajcie, z Bydgoskiego-Toruńskiego. To też raczej region częstochowsko-itycki, ale obiecałam, że powiem jej dzisiaj, że na wizji ogłosimy, więc tak, już sprzedana, moi drodzy. W pełni, udało się. Słuchajcie, lecimy dalej. Lecimy dalej. Kolejny kod. Nic tak jak my. Też mężatka widzę, Hania. Słuchajcie, czy ktoś z Was jest w stanie odczytać to hasło? Zaraz jej zrobię zdjęcie, słuchajcie, tych Waszych.
Czy ktoś potrafi, zna klucz do odczytania tego hasła? Cisza, czyli chyba nie. Czy kojarzycie może jakiś z harcerskich kodów? Albo taki pierwszy, który wam przychodzi, kod literowy, z harcerzami już skojarzony. Och, jakiś tam ruch jest. A, bardzo dawno temu. O rany. Wiecie, mój kot chrapie tu obok. Moje drogie, a takie znamy? Jego zdecydowaną zaletą jest to, że go łatwo zapamiętać, bo nazywa się Gadery Poluki. O właśnie, Gadery Poluki, dokładnie. Dlatego odczytujemy hasło przy użyciu kodu Gadery Poluki. Proszę sobie zapisać Gadery Poluki na karteczce. I litery się wymieniają. Jeżeli jest G, to zamieniamy je na A. Jeżeli jest A, to zamieniamy na G. Jeżeli nie ma w kodzie danej litery, to zostawiamy oryginalną. Jest, Beata czujna. Beacie się udało. Reszta też chciałabym, by sprawdziła, czy faktycznie zna strukturę. Słuchajcie, Gadery Poluki to jest tak naprawdę szyfr maksymalnie uniwersalny, prosty, szybki. To no właśnie pozwolił na szybkie zakodowanie słowa weekend. Chociaż wyglądało to pewnie jak skrót jakiegoś wojewódzkiego, dyżurnego, czegoś tam. Natomiast jest prosty. No i uniwersalnością Gadery, właśnie, dokładnie. Uniwersalnością tego szyfru jest to, że tak naprawdę można wygenerować masę innych, które można znaleźć też, takie, w których właśnie te dwie litery się będą zamieniały. Byle w ciągu liczbowym literowym nie pojawiła się ta sama litera, tak żeby nie wprowadzić zamieszania. Wykorzystywany często podczas zajęć, prosty, dlatego że dzieci już kojarzą to hasło Gadery Poluki i jak powiemy, że mamy szyfr Gadery Poluki, to albo dzieci wiedzą, że to może być tak zapisane, a inni tego nie znają, to możecie szybciutko tą informację dzieciakom zakodować i podać. Czy znacie jeszcze inne? A, że nie ma polskich znaków. Tak, warto powiedzieć. Ale nie da się ukryć, że z tymi polskimi znakami to jest też tak, że w zasadzie te podstawowe słowa, które kodujemy, to rzadko kiedyś trafia tak samo z tymi polskimi znakami. Wtedy warto sobie inny kod wybrać, ale no, jeśli jest to niezbędne, to oczywiście. Ale wtedy można inną loterię literową sobie wybrać. No i wcześniej padła już nazwa. Właśnie, o czekoladce będziemy mówić. Czy ktoś poza Beatą zna jeszcze kodu czekoladka? Nie da się ukryć, że z tą czekoladką to jest tak, że ona na bazie kodu czekoladka powstały również inne z modyfikacjami, więc no istotne, żeby określić, na którym bazujemy. Ten kod wygląda w taki sposób. I teraz, żeby go zrozumieć, ta zabawa polega na tym,
że do danej litery przypisany jest pewien kształt, pewna figura. I tym sposobem, jeżeli będę chciała zakodować naszego kota znowu, zakodowanego kota, to k będzie wyglądało tak, bo to będzie to, to, to i kropka. O, to będzie coś takiego. No to jest ten kształt i kropka. No i ty będzie tu, więc będzie wyglądał tak. Czy ktoś poza Beatą zna? Super. No to słuchajcie, ciekawa jestem, czy Was zaskoczę tym. A może nie, może najpierw wysłać, może najpierw zaskakiwać nie będę. Mamy hasło, możecie sobie je narysować na kartce. Uwaga, podaję hasło. Napiszcie je sobie na kartce, żebym Wam mogła zaraz wrócić do kodu. Dajcie znać, czy zapisane, żebym Wam nie zrobiła tutaj psa. Okej. Przerzucam w takim razie na kod. I sprawdzamy, co zostało zapisane. Ha, mamy. Ktoś tam, słuchajcie, śmiga. Świetnie. Bardzo lubię, jak są takie aktywne grupy. Bo one faktycznie po mistrzowsku działają. No to wiecie co, w tej czekoladce to jedynym mankamentem dla mnie było zawsze, że ten kod to tak ciężko było zrobić na komputerze. Bo te znaki, wiecie, mistrz pamięta te klimaty. Ale nie wiem, czy wiecie, a jeśli nie, że jest strona, która pozwala na zakodowanie tego online. Wejdźcie sobie na link, ja za chwilę to Wam odpalę też na swoim pulpicie. To jest ta strona. Tu mamy, jak wygląda ten kod, tak? I teraz chcę sobie zakodować swoje imię. Klikam i mam na dole informacje. Gotową. A tutaj. Można by było też odczytać. Oczywiście on tu funkcjonuje w małych literkach, natomiast to dla nas nie ma znaczenia. Mogę jeszcze na przykład zakładać webinar. Patrzcie, jak ładnie wygląda. I macie gotowy tekst do wykorzystania. No super szybkie, efektowne, a super szybkie.
Słuchajcie, strona sobie zawiera także inne kody. Jednym z nich jest kod Cezara. I ten kod Cezara można także wykorzystać, używając tej strony. Ale ja osobiście wolę jednak inne rozwiązanie, które Wam za chwileczkę pokażę. Natomiast zapiszcie sobie koniecznie tą stronę Crypto Internet Active Math, dlatego że można tu znaleźć również masę kodów, przez które warto się przegryźć do wykorzystania na różnych etapach. To są te, które zwykle znamy. Ten, który był przed chwileczką, to jest tutaj i czyli nasza czekolada. Natomiast jeśli chodzi o czekoladkę, to jest to zdecydowanie sporo ułatwienie, więc jeżeli dzieci wprowadzimy w to, żeby odczytywały te kody, wytłumaczymy o co chodzi, to nie powinno być najmniejszego problemu z tym, żeby odczytywały te informacje. A myślę, że taki generator informacji no jest zdecydowanym ułatwieniem w momencie, kiedy działamy. Ja jeszcze spotkałam się z taką wersją. I osobiście tą wykorzystuję bardzo często. Słuchajcie, czy do tego zakresu mamy jasność? Tnie głos. Nie wiem dlaczego. Czy u innych jest OK? OK. Widocznie coś na łączu u Ciebie, Magda. Słuchajcie, nie wiem, czy znacie. Jeśli nie znacie, to za chwilkę poznacie, a jeżeli znacie, to świetnie. Uniwersytet Dzieci, ponieważ proponuje takie ciekawe scenariusze zajęć, które są bezpłatnie dostępne online, z bardzo dobrą podbudową materii, taką multimedialną, filmową, właśnie ma taki bardzo ciekawą propozycję na prezentację tego scenariusza, jeśli chodzi o szyfry i kody. Chciałam Wam puścić taki materiał, dlaczego w ogóle tymi kodami warto się zajmować. Posłuchajcie. I przy okazji link wrzucam zaraz do Was, ale nie klikujcie, bo sobie będziecie widzieć na ekranie. Co to takiego kodowanie? Kodowanie to po prostu tłumaczenie na inny język. Może to być język japoński, ale może to być też język zrozumiały dla komputera, czyli ciąg zer i jedynek. Kodem jest na przykład alfabet Morsa, gdzie słowa tekstu są zamieniane na ciągi kropek i kresek, czyli długich i krótkich sygnałów. A co to takiego szyfrowanie? Szyfrowanie to kodowanie w sytuacji, gdy chcemy, żeby przesyłana informacja była utajniona, żeby nie dostała się w niepowołane ręce. Z szyframi wiążą się niesamowite historie. Były wykorzystywane podczas wojen i w działaniach szpiegów. Pierwsze szyfry powstały już w starożytności. Zapewne większość z Was słyszała o Enigmie, czyli szyfrze, który był wykorzystywany w czasie II wojny światowej przez Niemców i został złamany przez polskich matematyków. Niemcy praktycznie do końca wojny byli przekonani o tym, że tego szyfru nie da się złamać i dalej przesyłali informacje używając Enigmy. Mimo tego, że dochodziło do takich sytuacji, że na przykład łódź podwodna, która była na środku oceanu,
wysyłała zaszyfrowaną za pomocą Enigmy informację o swoim położeniu, a niedługo potem była atakowana przez eskadrę wrogich samolotów. Niemcy uważali, że to były przypadki, bo wierzyli, że tego szyfru nie da się złamać. Szyfry towarzyszą nam każdego dnia. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak blisko. Sieci komputerowe, karty kredytowe to tylko przykłady nowoczesnych technologii, w których wykorzystywane są szyfry. Kto wie, czy tak naprawdę z szyframi używanymi przy transakcjach za pomocą kart kredytowych nie jest podobnie jak kiedyś z Enigmą i nam się tylko wydaje, że te transakcje są bezpieczne, a tak naprawdę ktoś potrafi odtywać dane z naszych kart kredytowych. Znalazłem dzisiaj tajemniczą walizkę. Nie wiem, co jest w środku. Wygląda na to, że żeby ją otworzyć, to trzeba znać jakiś kod. Ale skąd ja mam wiedzieć jaki? Coś mi się wydaje, że bez wiedzy na temat łamania szyfrów nie dam rady otworzyć tej walizki i dowiedzieć się, co jest w środku. To, czego nam potrzeba, żeby odczytywać zaszyfrowaną wiadomość, czyli złamać szyfr, to klucz. Klucz, czyli instrukcja, jak mamy odczytywać znaki zaszyfrowanej wiadomości. Może chodzić o to, na przykład, że kolejne litery powinniśmy zastępować przez poprzednie litery alfabetu, czyli B zastępujemy przez A, N zastępujemy przez M, S zastępujemy przez R, U zastępujemy przez T i tak dalej. Szyfry i matematyka są nierozerwalnie związane. Jeśli chcecie poznać związek pomiędzy szyframi i matematyką lub też dowiedzieć się, co jest w tej walizce, to wszystko przed Wami. Zapraszam na zajęcia. Dziewczyny, wydaje mi się, że dobra podbudowa, żeby dzieciakom wyjaśnić, dlaczego się tego uczą. Ja bardzo lubię w ogóle filmy z Uniwersytetu Dzieci, ponieważ są prezentowane przez specjalistów i dają takiej wiarygodności to, co robimy, bo jest to dodatkowo jeszcze pod partykułem. No i pięknie, tutaj jest pięknie wytłumaczone, dlaczego te kody i szyfry i jak się wiąże z tym wszystkim, co robią dzieciaki. No i właśnie to, o czym powiedziałam na początku, że kodowanie to jest nic innego jak odczytywanie według klucza informacji, jakichś danych, bądź zapoznawanie się z innym językiem. Zatem tak naprawdę wykorzystanie jakiegokolwiek innego języka, którego dzieci nie znają i nauka, umiejętność odczytywania go również jest kodowaniem. I tak w języku programowania mamy języki programowania, tak w języku komunikacyjnym mamy języki narodów, szyfry, kody i tym podobne. Tak, ja też uważam, że one są zawsze ciekawe dla dzieci, że siłą rzeczy to się nakręca i naprawdę wzmaga takie zainteresowanie. Z takich języków i alfabetów, które znają dzieci, które kojarzą z bajek, filmów, z gier, jest to, o czym właśnie zostało powiedziane, między innymi alfabet Morsa, który pewnie doskonale wiecie, na czym polega, który można zaprezentować dzieciom poprzez nadawanie dźwięków. A wiecie, co tak Wam wtrącę? Alfabet Morsa można również podawać, nadawać, używając Dasha i Dota. Dlatego, że wystarczy, że zapiszecie mu w programie bloki, przez ile będzie świecił dane światełko i uważam, że bez problemu możecie nadać sygnał Morsem, właśnie używając Dasha i Dota. Bo wtedy uruchamiając sobie bloczki startu, ustawicie sobie światełka, które się będą świecić, załóżmy przez 3 sekundy i przez sekundę, żeby dzieci wygenerowały, który sygnał jest krótki, który długi i spokojnie jest to do zrobienia. No oczywiście dźwięk też można po prostu nagrać na robocie, na przykład gotowi nagrać ten dźwięk, który Wy sobie zagracie, korzystając z instrumentów, bądź piszcząc, czego to nauczyciel nie robi. I dzieci odsłuchują sekwencję dźwiękową, używając właśnie Dasha i Dota. Także wydaje mi się, że jeśli chodzi o alfabet Morsa, to
to nie ma tak jakby żadnych trudności w tym zakresie. Natomiast wrzucam Wam link do maszyny właśnie Cezara. To mi się bardzo podoba. Ona jest do pobrania, ona jest też do pobrania ze strony scenariusza lekcji. I pewnie zauważyłyście na filmie, że tam dzieci wykonywały taką maszynę przy użyciu płyt CD. Przy użyciu płyt CD. I słuchajcie, tam jest tak, że po prostu ta maszyna ma taką sekwencję, że czytuje się literę, tak jakby o trzy znaki dalej. Aczkolwiek w tej jest w ogóle o cztery, natomiast czasami jest tak, że ten układ liter jest ciutkę inny, ale muszę Wam powiedzieć, że ta maszyna jest według mnie tak ładnie opracowana graficznie i tak dobrze zrobiona, że wystarczy dać dzieciom to, bądź zrobić sobie analogiczną właśnie na tej płycie CD. I będzie to też taka atrakcyjna forma, wplecienie troszkę edukacji też plastycznej do tego wszystkiego. No i nadanie pewnej sprawczości dzieciom jednak w działaniu, bo będą to przygotowywały. Także to jeśli chodzi o maszynę szyfrującą Cezara. I ostatni kod przed przerwą, ponieważ to też będzie taki kod literowy, który również polega na, ja go Wam po przerwie wrzucę w linku, bo wiem, że go mam tutaj, a nie uświadomiłam sobie, że go nie mam w takiej formie graficznej, żeby Wam przesłać, więc po przerwie będziecie to miały. Natomiast spróbujcie odczytać hasło, a ja w międzyczasie podziałam w zakresie kodu. Jej, wakacje! Mamy wakacje, stać. Kolejny kod odkryty. To dziewczyny, to ja po przerwie wrzucę Wam link do tego ostatniego kodu. Jest 14:30. Tak, zaczynamy powoli celebrować wakacje. 15 minut przerwy, w związku z tym spotkamy się o 14:45 i śmigamy dalej, bo troszkę zmieniamy profil myślenia o kodowaniu. Troszkę przechodzimy z kodów literowych na nieco inne. 15 studenckich, dokładnie. Do zobaczenia za 15 minut.
Za 5 minut wracamy. Ja już powoli do Was wracam. Mam nadzieję, że każdy złapał kubeczek z czymś dobrym.
I już powolutku zmierza ku komputerowi. Dajcie znać, czy już jesteście. No, widzę, że jeszcze nie wracacie. Dobra. No, słuchajcie, minutka. Dobiegamy do komputera, wracamy, jeszcze przed nami później przerwa, także spokojnie. To ja jeszcze może dodam, zanim przejdziemy sobie do troszkę innego materiału, a propos tych figur i kodowania tymi figurami. Ja bawię się w taki sposób, że mam planszę od 1 do 100, widzicie, i zasłaniam sobie takimi klocuszkami. Klocki mam z gry, ta gra się nazywa Cienie. Ona jest też taka do układania na przestrzeni. Podaje, według jakiej sekwencji trzeba zasłonić pola, które liczby, co znajduje się tu w danym polu. Potem można też sobie przygotować takie kartuszki z tylko z tymi figurami podzielonymi na klocuszki, tak żeby dzieci uzupełniły, co by było ukryte u góry na dole. Parę takich pomysłów można znaleźć też na Printotece i chociaż jest to serwis płatny, to zdecydowanie zasłużenie płatne, bo jest za co zapłacić. Jeśli już część z Was dobiegła, to będę wdzięczna za informację na czacie, bo ja wtedy wiem przynajmniej, że wszystko gra. Czekam, aż się odezwiecie. No słuchajcie, żeby chociaż jedna zapadała, znaczy jest. O, Beata mnie tam ratuje. Coś tam się zaczyna ujawniać. Piętnaście studentów, no tak, z poślizgiem. Słuchajcie, to jeszcze tak. Tu macie zdjęcie tej planszy, o której mówiłam, którą też można wykorzystać do zabawy. Natomiast tak jak w toku, nie miałam tego w planach, ale tak sobie pomyślałam, że z drugiej strony może Wam się też przydać, ponieważ ja koduję też dzieciakom informacje w taki sposób, że rozkładam hasła i teraz pokażę Wam to na przykładzie innego ćwiczenia, bo akurat z tego mam zdjęcie, żeby Wam to lepiej zobrazować. Natomiast to ćwiczenie wyglądało nieco inaczej. Ponieważ graliśmy w muchę, którą pewnie znacie, chyba nie ma osoby w programie, która w muchy nie znała, podawałam dzieciom polecenia, jak będzie poruszała się mucha, więc mówiłam w prawo, w prawo, do góry. Nie zawsze mucha, a nawet zwykle mucha nie wychodziła nam z planszy. Dzieci brały kubeczek
kolorze pola, na którym zatrzymała się mucha i ustawiało przed sobą. Potem podawałam dalej i dalej i dalej, aż pojawiła nam się konkretna sekwencja koloru. Wy macie tutaj na zdjęciu akurat taki układ, w którym tutaj są zmiękczenia i spółgłoski miękkie. Natomiast tu nie musi być w ogóle liter, mogą być tylko kolory. Następnie macie sekwencję kubeczku i podajemy tylko później taki klucz, który kolor kubeczka odpowiada jakiej literze. Ale gdyby tu były zapisane zwykłe litery i dzieci układałyby je według tego klucza z muchy, czyli wypadłoby zielone, różowe, tam niebieskie, fioletowe i tu byłyby litery, to również odszyfrowałyby hasło. Więc być może takie oblicze muchy również Was zainteresuje w kodowaniu i szyfrowaniu informacji. Natomiast tu na dole zabawa polegała na tym, że kolor kubeczka, tylko jest zasłonięty akurat karteczkami, odpowiadał danej liczbie, a dzieci wyrzucały kostką kolor kubeczka, następnie musiało i działania, i tworzyły takie działania, żeby uzyskać jak najwyższy wynik. Więc być może taka aktywność też Wam się spodoba. Te kostki są zrobione ze zwykłych kostków drewnianych, które czasami się pojawiają w takich wyprawkach do pierwszej klasy i w tym podobnych zestawach. Boże, teraz zobaczyłam, że miałam przewinięty czat i nie widziałam w ogóle, że piszecie. O Boże. Słuchajcie, no więc też do wykorzystania. Ja taką muchę robię w milionach wariacji i aranżacji. To jest przyklejone na zwykłym magnesie. Mam kartoniki dobrane w kolorystyce kubeczków, którą dysponuję w klasie. Muchę sobie układam w dowolnym miejscu. No i lecimy w taki sposób i też można odczytać hasło kluczowe do zajęć. Słuchajcie, to ciekawa jestem, czy poza... A może tak, czy to są pytania, czy to jest względnie jasne? Okej. Okay. Czy poza alfabetem Morsa przyszedł Wam do głowy jakiś inny, który warto by było z dziećmi omówić? Mhm. Tak, myślimy o tym samym. Czyli o alfabecie Braille'a. Musimy. A kod nutowy to może później. Słuchajcie, musimy pamiętać o tym, że w naszym otoczeniu dzieciaki coraz częściej i my sami także spotykamy się z osobami niepełnosprawnymi ze względu na różnego typu niepełnosprawności i warto ze względu na poruszanie z dziećmi takiego wrażliwego tematu. Niepełnosprawności, ale także tolerancji osób, które mają jakiekolwiek trudności w różnych obszarach, warto wspominać o tym, że te osoby funkcjonują w zasadzie tak samo jak my, przy odpowiednio zorganizowanej przestrzeni i przy możliwości właśnie zapoznawania się z informacjami dzięki alfabetowi Braille'a, ale nie da się ukryć, że nie jest to temat prosty, ale być może z perspektywy dzieciaków, tej grupy wiekowej, z którą pracujemy, ponieważ samej udało mi się takie zajęcia z dziećmi poprowadzić, to też taki patent Wam mogę sprzedać, ale najpierw, żebyście zrozumiały, skąd się pojawiła inspiracja, to zobaczcie ten. Podany nasył, a myszka trusta. A mamy dają bezpieki, ja nie mogę opremiać mi stać, mam mój fort. Jak ilu mi ma topu. A mamy dają bezpieki, ja nie mogę opremiać mi stać, mam mój fort. Jak ilu mi ma topu dentro. E eu achava que todo mundo que fosse olhar para a Anne ia direto no olho dela. E eu comecei a esconder a minha filha do mundo.
Quando ela foi para a escola, eu falei para a professora que ela ia levar a máquina. Ela falou, mas o que ela vai fazer com a máquina? A gente não sabe como ajudar a Anne. Você olha para si e fala, puxa vida, é mesmo Marcela Braille. O inovador vem na simplicidade. Imaginem que as escolas que existem, eles têm aquelas máquinas de escrever e quando você digita, ele perfura o papel. Com um Lego diferente, se eu errei, não tem problema nenhum. Tiro a peça e coloco de volta a outra. Além de ajudar no aprendizado, na alfabetização do Braille, também com a integração com as outras crianças. Dá pra me ensinar os meus irmãos, os meus primos, pra me ajudarem caso a minha mãe não esteja. E aprender brincando é muito mais divertido. Quer saber mais? Acesse braillebricks.com.br. Czy miałeś coś, że istnieje klocków Lego z alfabetem Braille'a? Ponieważ Irena wcześniej mówiła o głuchoniemych, ja pomyślałam o niewidomych, dlatego powiedziałam, że myśl pewnie wiodąca nas łączy. Natomiast ja właśnie chcąc zainteresować swoich uczniów, zaczęłam szukać informacji na temat właśnie alfabetu Braille'a na klockach. Tak, żeby zainteresować moje dzieciaki tym, że są też takie alfabety, które właśnie pomagają osobom z niepełnosprawnościami. Migowy również byłby niezwykle interesujący, natomiast myślę, że dużo trudniejszy do zaprezentowania dzieciom. I takim sposobem powstały takie karty. To są karty, na których są przyczepione rzepy. Do rzep są kropki i dzieci odczytywały hasło, mając przy sobie oczywiście rozpisany ten alfabet Braille'a, odczytywało hasło z zajęć, a ponieważ można było też kodować te litery przy użyciu kropek, no to mogły wykorzystywać takie plansze do przyczepiania kropek w odpowiednich miejscach, potem kodowały swoje imiona. Moja akurat na takich po prostu planszach z kropeczkami, ale można też znaleźć takie, za chwileczkę podeślę link. Natomiast jak wejdziecie sobie na stronę, którą Wam teraz wrzucam na czacie, to będziecie mogły odkodować to, co jest tutaj. Ciekawa jestem, która odczyta, co zakodowałam klockami na tym hasie. Na tym slajdzie, przepraszam, zdjęć. A jeszcze wrzucę Wam link do alfabetu Braille'a, do legendy. W linku legenda. Znaczy alfabet. A wyżej wersja klockowa. A no tak, uciekło mocno. Poczekam, aż rozszyfruję cię.
Beata, niezła jesteś. Tak, zakodowałam tam swoje imię. Dodatkowo, jak wejdziecie na tą stronę wcześniej z plotkami, ja już też na nią przeskakuję, to można tam znaleźć taki generator klockowy, ja to mówię w taki sposób. Generator klockowy, który pozwala na zapisanie imienia właśnie przy użyciu klocków. Szukamy sobie Braille Bricks website. Jeszcze wrzucam na czacie. I po zjechaniu na dół, tam jest informacja, tam można też się zapoznać z filmikami, jak te klocki pomogły dzieciakom w zafunkcjonowaniu z różnych perspektyw. To jest naprawdę taki dobry materiał. No i właśnie ja sobie napisałam Teresa. Jedyne, co warto zapamiętać, znaczy może nie jedyne, ale co warto zapamiętać, jeżeli chcemy, tutaj mamy opcję tylko popatrzcie drukowanych literek, dlatego że kiedy chcemy pisać literkami wielkimi i małymi, to dołącza się znaczek jeszcze jeden na maszynie powiększenia, tak jakby taki nasz shift. Więc my tutaj bazujemy na po prostu podstawowym alfabecie, no i webinar wyglądałby tak. Sprawdźcie swoje imię. Zawsze można sobie zrobić zrzut z ekranu tej strony, w sensie w tych klocków, wydrukować dzieciom takie zakodowane klocki, mieć do wykorzystania podczas zajęć, do wykorzystania też później na tabletach. No a wersję przyczepianą z drzutami można sobie zrobić tak, jak pokazywałam. Tu na dole jest też w taki sposób ciekawy pokazany, ponieważ tu się najeżdża na kolcuszki i one odsłaniają literki. Jak Wam się podoba? No ja muszę Wam powiedzieć, że ja w ogóle na początku, jak wprowadzałam to na zajęcia, to widziałam, że gdzieś są takie klocki i to mi się udało ustalić, ale generator znalazłam niedawno i po prostu siedziałam i klepałam te literki. No świetna sprawa, tym bardziej, że przez taki temat z jednej strony bliski naszym dzieciom, czujemy też te niepełnosprawności od tak po prostu zwykłej dziecięcej strony. Więc warto, tym bardziej, że to nie są łatwe tematy, nie są łatwe tematy, a można je w taki przyjemny sposób pokazać, poruszyć, jednocześnie nadając sobie naprawdę bardzo przyjemny kontekst, który w przypadku wrażliwych dzieci troszkę złagodzi też tą informację, ale jednocześnie oswoi. Moi uczniowie teraz, kiedy znajdujemy się w różnych miejscach, bardzo szybko odnajdują alfabet Braille'a w rejonie, dotykają, faktycznie sprawdzają, wiedzą o co chodzi, wiedzą kogo to dotyczy, skąd te kropeczki, dlaczego się tak dzieje i jak pomagają, jak to pomaga innym. Więc warto w taki sposób, myślę, uwrażliwiać. No i przy okazji oczywiście ucząc innych umiejętności, innych kompetencji. Jeszcze Wam wrzucę tutaj znalazłam na takim blogu internetowym. Właśnie tą kartę. Wrzucę Wam już w linku. Tą, którą widzicie. Tam jest link na blogu. Jest taką, że jest do pomalowania tylko. Więc warto sobie zapisać, zaglądnąć.
Dobrze, mam nadzieję, że całe linkowisko opanowane. Jeszcze mogę Wam rzucić też taki tłumacz Braille'a, to też warto mieć. Ok. Słuchajcie, to myślę, że możemy powolutku przechodzić dalej. Jeszcze chciałam Wam zaproponować, no niezłe ściąganie, w sensie tak naprawdę tych materiałów jest masę, tylko czasami mam taką wrażenie, że zanim się przekopiemy przez pewne rzeczy, no to jest jak jest. No oczywiście, dziewczyno, oczywiście warto też w formie takich nawet jeśli macie na przykład dojść do osób, które też są językowcami. Nie mówię tu akurat o tych językach najbliższych, w kategorii języka angielskiego, niemieckiego, ale jeżeli na przykład macie rusycystę gdzieś wśród rodziców, kogoś, kto zna japoński, kogoś, kto zna chiński, kto także ma możliwość pokazania dzieciom różnic w tym języku, no to czemu nie skorzystać? Tym bardziej, że alfabet mają inny. I to zdecydowanie inne. Więc też wykorzystywanie tych języków, tym bardziej, że pewnie część z Was języka rosyjskiego się uczyła, a tym bardziej, że mundial w Rosji ruszył, to można to treściowo, myślę sobie, spokojnie połączyć z tym, co się dzieje naokoło i jednocześnie zainteresować dzieciaki tym, że to nie do końca jest tak, że wszędzie piszemy w taki sposób jak u nas, dlatego warto, naprawdę warto, jeśli macie taką możliwość. Ja nie ukrywam, że mam siostrę, która uczy języka rosyjskiego, więc faktycznie była taką mocną podporą i też miałam tą przyjemność, że mam rodzica, który w klasie, który realizuje kontrakt z Japonią, więc też mieliśmy okazję uczestniczyć w takich warsztatach właśnie dotyczących Japonii, pisaliśmy litery, symbole oznaczające różne elementy, więc to też jest naprawdę rozwojowe dla dzieci i twórcze, no i rozszerza zdecydowanie horyzonty, stwarza taką nową przestrzeń do podyskutowania o tym kodzie jako kodzie językowym i tym, co przekazujemy dalej. Natomiast w internecie można sobie znaleźć, ale ja nie znalazłam potwierdzenia, czy tak faktycznie jest w 100%, ale może to być też fajne zabawić. Mianowicie twoje imię po japońsku. Natomiast z perspektywy innej dźwięczności tych sylab i takiego zestawienia, no faktycznie łamaniec językowy może być niezły. Chiku, shiku, arika. Proszę. Nie do końca uważam, że się dokładnie to potwierdza, bo jak Pan podawał swoje po japońsku, to brzmiało nieco inaczej niż tutaj, ale może się podobać i może być takim fajnym przeskokiem. Też na zajęciach. Natomiast jeszcze za chwileczkę w linku wrzucę Wam Po pierwsze link do artykułu, który z okazji Dnia Dziecka napisałyśmy na blogu razem z innymi trenerami, bo tam jest także właśnie parę odnośników do tego, o czym dzisiaj mówię. Więc jeśli ktoś będzie chciał jeszcze sobie właśnie troszkę rozszerzyć tą bazę, to jak najbardziej będzie można to tam zrobić. Więc wrzucę Wam tam taki link. Zresztą jest tam też informacja parę o programie.
Witaj, Teresa. O, jak dobrze jakąś Teresę widzieć, w sumie słyszeć, albo nawet czytać. To jest link do naszego artykułu, więc parę informacji na pewno tam znajdziecie. I jeszcze jeden taki, który może się przydać. To właśnie te szyfry harcerskie. I tam między innymi różne propozycje tych szyfrów literowych, o których mówiłyśmy wcześniej. Czyli typu gadery poluki, tam jest spora podpowiedź, na czym pobazować i co sobie wykorzystać. Więc to jeszcze takie linki. O matko, wiesz co, Teresa, wierzę w to, co mówisz. Moja mama też ma na imię Teresa, więc to chyba była taka, nie powiem fanaberia, ale taka myśl, że może młodsza. I faktycznie w moim roczniku może znam jedną Teresę, w szkole nie ma żadnej, a dzieci mówią, że ich babcia ma na imię Teresa. Więc ja już przywykłam, a jeszcze, żeby dodać opowieści smaczku, to maturę zdawałam na etapie, kiedy Cześć Tereska była naprawdę filmem popularnym, powiedziałabym. Więc sami wiecie, albo sami się domyślacie, jak wyglądały powitania ze mną. Więc jak to mówią, no cóż. Ale ja już przywykła i do pani Tereni się już też przyzwyczaiłam. Słuchajcie, myśląc jeszcze o dzisiejszym webinarze, i w ogóle o kodach i szyfrach, no i troszkę o tym tiku wszechobecnym. Czy kojarzycie może kody w takim najbliższym otoczeniu? Kody, które można znaleźć w najbliższym otoczeniu, które mogą kojarzyć wasi uczniowie w sumie głównie. Jakie kody kojarzą wasi uczniowie? Okej. Okay. Złapie się punktu sklep. Złapie się punktu sklep. Zdecydowanie. Słuchajcie, dzieci na pewno kojarzą także kody właśnie z kodami kreskowymi, które znajdują się w sklepach i coraz częściej mają okazję widzieć kody, które znajdują się na różnych ulotkach, na różnych programach i tym podobne. I chciałabym właśnie między innymi o kodach, które być może kojarzycie, czyli o tak zwanych kodach QR. O właśnie, i kodujemy w QR, super. No to Teresa, szansa dla ciebie, żeby kodować, co jest ukryte na tym kodzie. Odpalasz czytnik.
Dziewczyny, jak skanujemy kody QR? Na tablecie bądź na telefonie, jeśli któraś z Was nie ma, trzeba sobie pobrać aplikację ze sklepu Play, która się nazywa QR Code Reader, załóżmy, czytnik kodów QR. Ale jak piszecie sobie QR Code Reader bądź Reader Reader, to spokojnie znajdziecie, wpisuję na czacie QR Code. W zasadzie nie ma aplikacji lepszych i gorszych, ale do odnalezienia. I na telefonie pojawi się Wam po uruchomieniu taka aplikacja z takim celowniczkiem. Ten celowniczek trzeba nakierować na kod. Prawdopodobnie pojawi się tam link, który umożliwi Wam odczytanie kodu. Zobaczymy, czy odkryjecie, co się tam ukryło. A wejdź na nazwę strony. Nie, wejdź na nazwę strony, zobacz, co się wyświetli. Słuchajcie, odpalam czytnik, najeżdżam na kod, pojawił mi się link, klikam na link i pojawiło mi się logo naszego programu Zaprogramuj Przyszłość. Bezpośrednio była możliwość połączenia się z określonym linkiem. Więc potrzebne jest łącze internetowe. Jak sobie taką informację zakodować, żeby mieć coś w kodzie QR? Trzeba sobie w internecie wygooglować generator QR. Jedne są takie, które mają okres testowy, które pozwalają na to, żeby od razu zakodować sobie na przykład obrazek, ale to są zwykle jakieś tam dodatkowe już funkcje płatne. Natomiast na takim zwykłym generatorze, jak ten, który Wam rzuciłam. Możemy sobie zrobić takie ćwiczenie. Już pokazuję, muszę tylko przerzucić. Wbrew pozorom nie jest to trudne zadanie, a ma bardzo praktyczny wymiar podczas zajęć. Ponieważ macie w szkołach tablety, to też można w ten sposób dzieciom wskazówki związane z Waszą pracą i z tym, co chcecie zrobić. Dlatego warto tą umiejętność tworzenia kodów QR znać. Wchodzicie sobie na tą stronę, którą kliknęłam, którą Wam tam kliknęłam, ja już też pokazuję. Wygląda ona tak, QR Online i mamy wygeneruj bezpłatnie kod QR, kod możesz zapisać, przesłać na adres e-mail lub wydrukować. Ja sobie tutaj chcę
wklepać jakiś link, jakikolwiek, ale to może być www.onet.pl. I wpisałam sobie stronę, którą ma odnajdować mój link, tak? I wybieram sobie jakość, na przykład największą, najlepszą, zwykle daję gdzieś wysoką i rozmiar. To powoduje, że ten kod będzie mniejszy lub większy. Ja chcę akurat duży kod. I mamy możliwość pobrania kodu w pliku między innymi JPG, więc on się nam zapisze po prostu bezpiecznie na dysku. Można tam zapisać obrazek, link. W zasadzie, co Wam się, że w tym podoba. Wydaje mi się, że można zakodować też słowo, więc na przykład może być tutaj właśnie na przykład hasło mistrz. Daję na tekst, wpisuję mistrz, jakość wysoka, rozmiar 9, generuj. No i jak sobie za chwileczkę ten obraz pobiorę i zeskanuję, ale nie muszę tego też robić, bo on jest dokładnie taki sam. Jak wezmę generator kodów, czytam mój kod. To będę w stanie odczytać moje hasło. Więc warto tą stronę znać, bo faktycznie często ją można wykorzystać. No a takie kody QR można. A takie kody QR można wykorzystać podczas zajęć, właśnie podając tam kolejne wskazówki. Ja podczas przygotowywania takiej gry terenowej z dzieciakami. Właśnie muszę czytać ten kod. Ja podczas takiej gry terenowej z dzieciakami, pokażę Wam, jak to wygląda. Widzicie, zczytałam kod z tego, który był. Pojawiło się hasło mistrz, widzicie? Więc ja podczas właśnie między innymi Mikołajek z dzieciakami pracowałam właśnie w taki sposób, że dzieci miały kolejne elementy trasy zakodowane właśnie w tych kodach QR, wiedziały, jakich wskazówek szukać, w którym miejscu. Oczywiście całość nie składała się tylko z kodów QR, ale no jest to dla dzieci przyjemne, tym bardziej, że nabywają tę umiejętność odczytywania. No i poznają też zasady funkcjonowania w ogóle kodów, bo kody QR funkcjonują dość podobnie jak kody kreskowe. Więc być może jest to też taki pozytywny punkt wyjścia do rozmowy z dzieciakami właśnie na temat wykorzystania tych kodów w codziennym życiu. Umiejętność też, wykorzystanie tej umiejętności podczas zajęć komputerowych poprzez nauczenie dzieci generowania tych kodów może być też takim atrakcyjnym urozmaiceniem w momencie, kiedy na przykład robię plakat i Państwo chcą jako twórcy dla rodziców na przykład rzucić regulamin do pobrania, wtedy wystarczy sobie ten plik osadzić na przykład na dysku Google i link sobie zakodować w kodzie QR, wtedy rodzic może sobie lub dziecko może sobie ten regulamin pobrać, więc nadaje to taki bardziej jednak charakter wirtualny, bym powiedziała, i dla dzieci jest atrakcyjne. Spotkałam się też z takimi zadaniami, w których na przykład panie robią sobie domino, mają obrazek, obok mają kod QR do tego, czego ma szukać dalej. Obrazek, kod QR i też zapisują sobie takie informacje. Natomiast myślę sobie, że poza takim wydźwiękiem kodu QR, które można wykorzystywać w toku zajęć jak najbardziej, to zapoznać się. Także może Teresa zna. Teresa, czy znasz taką stronę, na której możesz sobie wygenerować kod do zamalowania?
A, to ty jeszcze myślisz o czym innym. No to słuchajcie, to zaraz powiem, natomiast wykonamy sobie wcześniej zadanie. Dziewczyny, czy znacie generator dyktant graficzny? Generator dyktant graficzny. To wrzucam link, bo on Wam pomoże rozwiązać zadanie. Wchodzimy na tą stronę, bo jakby nie było, dyktando graficzny też jest formą kodu. Tam nie musi być kolorów, mogą być litery. To jest też odczytywanie współrzędne. Wejdźcie sobie na ten link. I potem macie fragment tekstu. I macie, kliknij, aby przejść do strony z generatorem. Ja tu od razu też kliknę Wam na czacie, żebyście miały. W sensie to jest też gotowe narzędzie do tworzenia dyktant. No i chciałam Wam pokazać, jak można to, o czym powiedziałam wcześniej, sprytnie połączyć. Zapewne bawicie się z dzieciakami, układając różne rzeczy w kubeczku. No ale macie też świetną matę, która pozwala Wam na układanie różnych blotków. Od razu powiem, że ja tutaj ustawiłam jeden kolor troszkę inaczej niż tam jest w generatorze, ale też szybko wymyślić. A otwórzcie sobie kolejny link. O, chyba Wam coś źle wrzuciłam. O, rany. Przepraszam Was. Zdradziłam Wam niespodziankę. Zepsułam zabawę. No dobra, cóż. A będzie Wam łatwiej. Zepsułam zabawę. Albo nie wchodźcie na to. Wejdźcie na ten link. Ten link otwiera nam tekst, który możecie sobie odkodować właśnie na tym generatorze dyktant. Poprzez klikanie w dobre pola, ale uwzględniamy, że mata jest 10 na 10, tak jak Wasza. Rośnie grzybek miało być, ale się zapędziłam. A, tak to jest do tej pory. Teraz Wam go tu wyświetlę. Mamy rośnie grzybek na zielonej trawie. Dlaczego ja lubię takie zadania? Dlatego, że dajemy możliwość dzieciom takiej samokontroli, autokontroli. I teraz, przepraszam, że wtopiłam ten grzybek wcześniej na drogę. Słuchajcie, mamy tekst. Rośnie grzybek na zielonej trawie, 10 kwadratów ma w swojej podstawie. Jego nóżka całkiem okazała, z 6 żółtych kafelków się składała. Na środku podstawy w parach 3 rzędy stoją i dla kapelusza są ostoją. Kapelusz z 4 kolorów się składa. Pierwszy rząd niebieski ma 2 kwadraty mniej niż podstawa. Uwaga, symetria się kłania, więc zwróć uwagę na proces układania. W kolejnym różowym zabierz po jednym kwadracie z każdej strony. Potem w czerwonym 4 zostały, by na nim 2 fioletowe stały. To jest dobrane bardziej pod kolory z maty, natomiast jest to też inspiracja pochodząca, pewnie kojarzycie, z tego wierszyka, który jest do kodowania w Scratchu o zamku, gdzie układacie zamek, pewnie kojarzycie. Natomiast tutaj ten kod QR jest o tyle fajny, że właśnie prowadzi do tego czegoś, co ja Wam wkleiłam wcześniej, nieopatrznie. I daje możliwość sprawdzenia dzieciom, czy wykonały to zadanie prawidłowo.
I ja bardzo lubię taki typ zadań, dlatego że daje możliwość dzieciom sprawdzenia, czy wykonało prawidłowo i troszkę przekładają tą odpowiedzialność na dzieciaki, no a ponadto mają możliwość też poprawy, korekty, zastanowienia się, czy faktycznie wykonały to ćwiczenie ok. W takim samym klimacie robiłyśmy z dzieciakami w ramach programu między innymi kurczaczka wielkanocnego i też był cały wierszyk do kurczaczka. Jak go ułożyć, dzieci układały na macie, no i same sprawdzały, czy zadanie wykonały prawidłowo. W ogóle nie była tu potrzebna interwencja, czy jakaś tutaj interwencja bądź ingerencja ze strony nauczyciela. Więc tak naprawdę, jeśli każda z Was gdzieś tam przysiądzie sobie w pieleszach, ułoży sobie podobny wierszyk, w generatorze sobie stworzy obrazek, bo po prostu pomaluje sobie na karteluszce obrazek i potem sobie go wrzuci na drive'a, to jest opcja, żeby sobie takie dyktando stworzyć. Jak Wam się podoba? Też kody, szyfry, cały czas w tym temacie. Super, cieszę się. Słuchajcie, cieszę się bardzo, bo mi się też ta forma podoba. Jest to, słuchajcie, wersja autorska, więc dzielę się tutaj z frajdą. Autorska wytworzona na szkoleniu, w sensie z grupą koleżanek, ale musiała być podrasowana zdecydowanie tu kolorystycznie, więc dziubałam nad tym sporo. Natomiast chodzi mi o samą inspirację i o pomysł, bo jak widziałyście, samo kodowanie komunikatów w kodzie QR nie jest wcale takie trudne, jakby się mogło wydawać, więc można spokojnie zrobić. No i a propos tego, słuchaj, Magda, z angielskim to w ogóle jest taki potencjał, że po prostu sam dot i dash w ogóle w kodowaniu daje takie możliwości, że to jest rewelka. Ale słuchajcie, wrzucam Wam link. Super Belfu. Na zamaluj sobie koda. A już Wam pokażę, na czym będzie polegał zadanie. W sumie to Wam je też wrzucę. Muszę to zapisać. Okej, mam już, teraz Wam wrzucę, żebyście zobaczyły, o czym myślę. Tylko zapoznajcie się z tym artykułem, tak przynajmniej pobieżnie. A mogę Wam zaraz pokazać jeszcze, jak wyglądał kurczaczek. Dobra, już do Was wracam. Słuchajcie, pokazuję, jak wyglądał, przepraszam, kurczaczek. Zaraz Wam wrzucę w linku, to tak bardziej w ramach ciekawości, bo on był dokładnie tym samym sposobem, o którym przed chwileczką mówiłam, zakodowany. Też dzieci układały według wierszyka i odczytywały z kodu QR, co powstało. Natomiast o co chodzi w tym zamalowywaniu kodu? Jest taka strona, którą poleca Marta Furkiewicz. Świetnie ją tam omówiła i przetłumaczyła.
dlatego że jest germanistką. OK. I ona pozwala na to, żeby wygenerować sobie kod, w którym trzeba będzie zamalować określone pola i dopiero po ich zamalowaniu, względnie dokładnym, uczeń będzie mógł odczytać kod przy użyciu tabletu. No i na przykład będę chciała sobie zakodować właśnie swoje imię. Po wejściu na tą stronę, to jest ta strona Malden Code D. Ona jest tam podana w tekście. Mamy QR kod erstellen, słowo, kod, zoom, bla, bla, bla. I mamy, popatrzcie, podane już. Mamy kod do zamalowania. A tu mamy legendę, z której wiemy, które liczby mają być zamalowywane. To jest o tyle istotne, że na przykład potem, jeśli chcecie ustalić, według jakiego klucza dzieci zamalowują, a mają zamalowywać tylko jedynki, czwórki, piątki, siódemki i dziewiątki, no to jeżeli to zamalują, to będą w stanie odczytać to nasze hasło, które brzmiało Teresa. Ja przygotowuję wtedy karty w taki sposób. Układam dzieciom działania. Z działań wynika, które liczby trzeba będzie zamalować. Dzieci zamalowują i sprawdzają prawidłowość wykonanego zadania w ten sposób. Co może być kolejnym elementem wskazówki w grze terenowej, w zabawie, prowadzeniem do zajęć. Czy do tej części związanej z kodami QR i z tymi propozycjami dotychczasowymi są jakieś pytania? Czy coś powinnam doprecyzować, wyjaśnić, czegoś brakuje? Słuchajcie, kody, szyfry można rozumieć w różny sposób, bo tak naprawdę wszystkie aktywności, które będą wiązały się z tym, że dzieci w poczet krótkiej aktywności odczytują jakieś informacje, stosując różne kody językowe, to będzie już tak naprawdę kodowanie i szyfrowanie i odszukiwanie wiadomości. Więc wydaje mi się, że sporo rzeczy, które można wykorzystać. Ja jeszcze w takich zajęciach wplatam zwykle dzieciom jeszcze pracę z mapą i odczytywanie kierunków, tak, wykonaj tyle i tyle kroków, żeby trafić do wskazówki, więc przygotowując takie gry terenowe, przygotowując takie zadania, pamiętam o tym, żeby wykorzystywać te umiejętności, które dzieci nabyły do tej pory, żeby faktycznie ta praca była prężna. Mogę Wam też pokazać, że tak jakby ta formuła też pracy w terenie z dziećmi jest o tyle ciekawa, że dzieciaki po prostu przez to, że się ruszają i to wszystko się odbywa prężniej, chętniej podejmują pewne wyzwania. Nie wiem, czy w Waszym rejonie, ale w różnych takich miejscowościach turystyczno-krajoznawczych coraz częściej miasta proponują i przygotowują takie questy terenowe. My teraz właśnie byliśmy w Krynicy Zdrój i tam był taki quest, który polegał na tym, że dzieci dostawały wskazówki i czego mają szukać w danym mieście, gdzie mają zacząć podróż, dokładnie gdzie się mają poruszać. Mogę Wam przeczytać na przykład fragmencik. To jest akurat quest Krynicy Zdrój. Centrum miasta jest deptak i strefa piekła. Stoi tu pijalnia mineralnej wody, za którą jest zniesienie. To parkowa góra.
Tuż obok budynku znajdują się schody. Podążaj nimi, aż ujrzysz tablicę. Schemat parku, w którym niejedno jest drzewo, ścieżki i zwierzęt. Wszystkiego nie wliczę. Zapoznaj się z planem i skieruj się w lewo. Znajdziesz w końcu jeziorko otoczone murem. To Czaplisa. W nazwie pewien ptak się skrywa. Czytaj teraz z tabliczki ważne słowa, które zdradzają jego gatunek. I tam mamy poszczególne słowa z bukami, które dzieci uzupełniają w toku podróżowania po mieście. Świetna sprawa, naprawdę chylę czoła przed osobami, które wykonały te przedstawienie informacji turystycznej, osobami, które nad tym pracowały, ponieważ to jest naprawdę bardzo ciekawa forma także pracy z dzieciakami w terenie, z wykorzystaniem właśnie łamigłówek i zagadek do tego, żeby wpleść te treści w taki atrakcyjny sposób dla dzieci. Spotkałeś się już z taką formą questu? Może być. Dobre skojarzenie. Wbrew pozorom w wielu miastach dowiedziałam się przy okazji, że też w Muszynie są takie questy, więc coraz więcej osób, żeby właśnie umożliwić turystom podróżowanie po danym terenie, tworzy takie zadania. Ja też, pracując na koloniach, przygotowywałam bardzo często zadania dla dzieci w takiej formule na przykład 30 pytań. No właśnie, to jest taka forma gry ulicznej, tak. I właśnie przygotowywałam to w formie takich 30 pytań. Dzieci ci musiały znaleźć konkretne punkty i uzyskać informacje, gdzie jest ile schodów, w którą stronę się coś znajduje, co znajduje się w danym punkcie, i przynosiły taką kartę z odpowiedziami. Więc być może jest to taka formuła, która w najbliższych dniach, kiedy dzieciom już tam głowa paruje, można wykorzystać, albo jest to do rozważenia w momencie, kiedy będziecie planowały działania właśnie przy takich inicjatywach szkolnych, bo czasami pewnie macie jakiś dzień sportu, czasami macie może jakieś gry w związku na przykład z, nie wiem, obchodami Święta Patrona, bądź jakimś takim dniem, nie wiem, dnia wiosny, więc to są takie rzeczy, które można wykorzystać. Ja nie ukrywam, że robiłam właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, robiłam to w ramach Mikołajek i teraz Mikołajki robiłam w szkole, więc były zagadki ukryte po całej szkole, natomiast teraz robiłam na Dzień Dziecka taką aktywność, że dzieci startowały w szkole, rozwiązywały kolejne części, poruszając się po mieście, tak żeby trafić do punktu, który nas interesował. Były wplecione mapy, były wplecione informacje, w którą stronę muszą się poruszać, odkodowywali nazwy linii, którymi musieli dojechać w dany punkt, który z kolei przystanek. I muszę powiedzieć, że dzieci, które ja ze swoimi uczniami naprawdę bardzo często wychodzę, Kraków daje takie możliwości, to po prostu buzia się śmiała przez cały czas i naprawdę warto, ale nie ukrywam, że nie byłoby to możliwe, gdyby dzieci nie były zaznajomione jednak z pewną strukturą działania i z tymi kodami, bo w momencie, gdybym ja musiała wykorzystywać każdy element w taki sposób, jeszcze tłumacząc dzieciom, byłoby to ciężkie. Tak, ma to, tak jak w kwartecie podchody, to jest wspólne, to jest taka forma gry w terenie, zabaw w terenie, jest bardzo mocno zakorzeniona właśnie w takich harcerskich zabawach, przy czym w harcerskich zabawach to jest baza głównie tego, co znajdziesz też w terenie, więc te sygnały, elementy, symbole, to są gdzieś ułożone z liści, z patyków, gdzieś przyczepione, tak żeby znaleźć zadanie, więc u nas to ma troszkę inną taką formułę, jeśli chodzi o wykonanie zadań. Natomiast spotkałam się jeszcze z taką grą, widziałam ją na żywo, jeszcze jej nie zdążyłam przeprowadzić. Mianowicie dzieci dostawały taką zwykłą planszę od jakiejś najzwyklejszej gry. To mogła być zwykła taka gra ściganka, więc na 30 pól. Zabawa odbywa się w drużynach, na przykład czteroosobowych, i na terenie ogródka, placu przedszkolnego, szkolnego, rozłożone są koperty z zadaniami, z różnymi aktywnościami. I dzieci rzucają kostką, przeskakują na pola, tak jak w zwykłej grze, jeśli staną na przykład na polu z numerem 6, mają znaleźć kopertę i wykonać zadanie, które tam jest, całe grupowe, i poruszają się po terenie. Jak rozwiązuję kwestie bezpieczeństwa? Zawsze mam dodatkową opiekę w postaci rodziców, zawsze, i osób, które mi pomagają. Natomiast ostatnio brałam udział też w takiej grze terenowej po szkole i po rejonie, właśnie realizowanej przez jeden
jedną ze szkół, która jest w programie, i tam udało się zaangażować całą klasę gimnazjalną. I ta klasa gimnazjalna opiekowała się każdą grupą, była rozłożona na każdej stacji, także nauczyciele mogli monitorować to po prostu z perspektyw rozłożonych baz, do których dzieci się udawały. I właśnie między innymi wykorzystali książeczki, które by tam zostały jeszcze w programie, takie z naklejkami, więc miało tyle zadań, ile tych naklejek w książeczkach, i na każdej bazie zdobywali jakiś punkt. Więc to też jest ciekawy pomysł na zebranie tego. No muszę Wam powiedzieć, że wyszło świetnie. Muszę Wam powiedzieć, że wyszło świetnie, ale tam też teren wokół szkoły na to pozwalał. Więc wiadomo, że trzeba to gdzieś dograć do tych indywidualnych możliwości, które macie w szkole. Słuchajcie, ja mam taką propozycję. Przed nami jeszcze parę pomysłów na takie informacje graficzne, które można przekazać dzieciom. Troszkę podpowiedzi, jak sobie to zrobić na macie kropkową, którą macie, na macie macie w zestawach. I parę takich słów na podsumowanie. Potem będzie czas na jeszcze ewentualne pytania. Myślę tu o pytaniach z szeroko pojętego zakresu offline, bo może potrzebujecie jakiejś podpowiedzi w różnych rzeczach. Ale teraz zasłużona kilka przerwy do godziny 16 i potem sobie zbieramy już te informacje, które mamy, dobrze? Więc wracamy o 16. Dzięki.
Teresa, przerwa, wracamy o 16.
No słuchajcie, możemy powolutku wracać. Jeszcze parę informacji na koniec. Myślę, że już wszystkim się udało mówić tam do normy. Super. Dziewczyny, no to będziemy już zbierały powolutku sobie pewne informacje. Ja sobie tak jeszcze myślałam, że w kontekście tego kodowania i szyfrów trzeba pamiętać też o tej grupie dzieciaków, która jest na początku swojej drogi edukacyjnej. Mam na myśli tutaj pierwszaki bądź grupy zerówkowe, które mogą gdzieś mieć problem z tym, żeby te informacje w sposób literowy odczytać. I tu właśnie doskonałą przestrzenią do działania są znane Wam skądinąd dyktanda graficzne. Więc nie chciałabym absolutnie kogoś tutaj zanudzić tym, że odczytujemy współrzędne, zamalowujemy, bo ja mam świadomość, że doskonale znacie taką formę. Natomiast ostatnio zbierając informacje do różnych rzeczy, a ponieważ nie da się ukryć, że dyktando graficzne, czyli przekazanie dzieciom, gdzie mogą znaleźć kolejną informację w postaci rysunkowej, nawet na takiej zasadzie, że wskazówki są umieszczone w kopertach z tymi rysunkami, które dzieci odkodują i dorośli pomagają im czytać, także daje im możliwość zrealizowania się w takiej formie terenowej zabawy. No i jedną z taką odmian dyktand graficznych jest takie dyktando, które dostałam od naszych trenerek Zety i Joli, które pozwoliły mi je tutaj pokazać. Czyli taka klasyczna wersja waszego dyktanda, tylko w wersji kropkowej. Wbrew pozorom gra całkowicie innego. O właśnie, pozdrowi zdecydowanie, które wymagają zdecydowanie innego ruchu, jeśli chodzi o motorykę małą, bo jednak kółeczka się maluje nieco inaczej. Więc wrzucam Wam tutaj, ponieważ możecie sobie pod tą planszę zaadoptować Wasze pomysły i dyktanda, które macie do tej pory, więc to bardziej na zasadzie może się przydać. Natomiast wpisałam sobie tutaj mozaika z grzybkami, dlatego że bardzo często gdzieś na świetlicach bądź właśnie w grupach przedszkolnych można znaleźć jeszcze te mozaiki, gdzie wpina się takie grzybki w dziurki i one też układają obrazki w taki sposób, więc może stąd dzieci też będą kojarzyły taką formę. Natomiast w waszych zestawach, które docierały do szkoły, pojawiła się ta. Dotta to jest plansza, która powstała w tamtym roku, została stworzona przez mistrzów kodowania w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Kropki. Obchodzone jest ono 15 września i związane jest, to jest takie święto talentów i dostrzegania talentów w dzieciach, w otoczeniu i w naszym działaniu. Jeśli nie wiecie dużo o dniu kropki, to zachęcam do wygooglowania, do zobaczenia sobie filmu o Vashti. Super, bardzo się cieszę, bo ostatnio na webinarze pytałam i dziewczyny dopiero się poznawały. Jak sobie o Vashti i o dniu kropki poczytacie, to pewnie będzie ciekawa okoliczność, żeby we wrześniu, bo to już jest 15 września, poświętować z dzieciakami. No i właśnie przy okazji Dnia Kropki powstała dotka, którą wy dostaliście w zestawach, w materiałach. Ja chciałam pokazać parę takich inspiracji, do czego można dotkę wykorzystać podczas codziennych zajęć. A no właśnie między innymi do tego, że można dzieciom prezentować na dotce dyktanda. Super, to jest doskonała wiadomość, to bardzo mnie to cieszy. Że macie taką wiedzę na ten temat. Słuchajcie, dotta jest idealna do tego, żeby prezentować na niej dyktanda graficzne, więc można najpierw z dzieciakami to przerobić w takiej wersji dłużej właśnie matowej, a potem właśnie przygotować w takiej formie dzieciom zadania w ramach gry, w ramach zabawy.
Ja pokażę Wam, o czym myślę i jak sobie tak też pomyślałam, że to można zrobić dziś, żeby w ogóle zasób tak jakby literowy pominąć. Oran, coś pytam. Ponieważ są też dyktanda, być może miałyście okazję też namierzyć wersji, są takie książeczki dyktanda graficzne też, ale nie maluje się po kratkach, tylko maluje się liniami, a kropki są w centrum kwadratu, w którym jest. Natomiast jest też wersja nieco prostsza. Mianowicie, na tej stronie znalazłam. Dyktanda w takiej wersji, gdzie mamy tylko kratownicę. W naszym przypadku dotta ma kropki, a linie będą wyznaczały, nie będą rysowane przez dzieci, tylko będą nakładane z rurek do picia. I tym sposobem układając, jesteśmy w stanie ułożyć obrazek tak, żeby powstała nam jakaś figura. Przy okazji pięknie język rosyjski się pojawia. No i dotta może posłużyć świetnie do wykonania takiej pracy. Jeżeli chcemy tak jakby pominąć obszar w ogóle literowy. No właśnie, one się pojawiają w zerówkach. Tak, no właśnie dlatego też o tym mówię, że wbrew pozorom można wykorzystać takie zadanie do tego, żeby dzieci też w takiej formie terenowej się pobawiły, czyli rysowania po kratkach. Natomiast ja pomyślałam sobie, że można jeszcze dotknąć tą fazę liter stopniowo, to dotknę zaprezentować w takiej wersji, kiedy to ułożymy sobie litery, ułożymy sobie cyfry, ale pobawimy się z dzieciakami w taki sposób, że będą układały rureczki od punktu do punktu, czyli tu mają sytuację od C1 do F1, czyli muszą zobaczyć, gdzie to jest. Możecie oczywiście rozpisywać pojedynczo od C1 do D1, od D1 do E1, ale zwykle dzieci szybciutko zauważają też tą analogię, akurat w przypadku takich dziecka. Popatrzcie, od C1 do B2, od F1 do G2, od B2 do G2, od C2 do C4. Domyślacie się, co będzie? A, no właśnie, domek. Więc można sobie, słuchajcie, użyć również tego, żeby właśnie w taki sposób z dzieciakami zaplanować, ale przecież tak naprawdę, gdybyśmy zaznaczyli, że zaczynamy właśnie od tego punktu i dalibyśmy dzisiaj informację, że 3 w prawo, 1, 2, 3, to też by się dało to zrobić, strzałki na ukos również można narysować, więc jest to tak jakby kolejny pomysł na to, żeby też tą dotkę z tego worka wyciągnąć jednak na światło dzienne, bo być może też będzie taką pozytywną przestrzenią do podziałania. Pokażę Wam natomiast jeszcze jedną propozycję. Oczywiście może ona być dostosowana w zależności od potrzeb. Tutaj rzucamy sobie kostką z kolorami, tutaj liczba oczek i odczytujemy współrzędne w taki sposób. To też chodzi o taką aktywność dzieci zerówkowo-pierwszoklasowych, które jeszcze nie czytają, natomiast już gdzieś tam względnie są oswojone jednak z pewnymi informacjami. Możecie to sobie modyfikować też w zależności od potrzeb. Może być też tak, że układacie, losujecie i zależy Wam na tym, żeby ułożyć kubeczki w swoim kolorze w dobrej linii, więc to jest bardziej już tak może nie do końca z kodami i szyframi, natomiast bardziej w tą myśl, że żeby zacząć powolutku dotkę wyciągać. No i słuchajcie, możemy pobawić się jeszcze takie. Ciekawa jestem, czy odczytacie hasło. Karteczki z literkami do wykorzystania wielokrotnego i tylko pomiędzy dzieciom, od którego punktu zapisanie kodu, symbolu
To wcześniejsze tak, to wcześniejsze tak. Wiecie, dlaczego humor i odwaga? No dlatego, że tego nam bardzo potrzeba dużo jako nauczycielom. Odwagi do tego, żeby zmieniać to, co naokoło, i humoru przy okazji, żeby w tym wszystkim nie powariować. Więc też, słuchajcie, do wykorzystania literki na macie, punkt, mogą sobie na przykład na swoich karteluszkach, może być tak, że jest taka plansza, wiecie, to zbiorcza, tu może być ukryte na przykład szatnia, stołówka, dyrektor. Dzieci mogą mieć swoją planszę, na której mają tylko zaznaczony punkt, po którym muszą się tutaj odnaleźć i poruszać, i odnajdują hasła, gdzie mają trafić do celu. Natomiast taka aktywność już bardziej, pamiętacie, jak mówiłam o tej muszę i o tej sekwencji kolorów, która odczytuje hasła, to można pobawić się też z dzieciakami w taki sposób, że mamy kolorową matę z kolorowych kubeczków. Tu akurat jest to ułożone w taki sposób, że żaden się w linii nie powtarza, ale nie jest to warunek tak naprawdę do tego, żeby wykonać to ćwiczenie. I jedna z propozycji jest taka, że odnajdujemy układ kropek na dotcie. Natomiast można też, jeśli odpowiednio tutaj, bo się nie powtórzy żadna sekwencja w taki sposób bardzo identyczny, na przykład podać dzieciom, że muszą odnaleźć daną sekwencję kolorystyczną. I na przykład na drugiej planszy mogą mieć zapisane litery. Jeśli odnajdą, w którym miejscu się to znajduje, to odczytają hasło na tej drugiej planszy. Można też taką matę wykorzystać do tych zabaw, o których mówiłam na początku, z liczbami, czyli że muszą odnaleźć układ, który jest na przykład tak, ten, albo tej L-ki. I podajemy, gdzie to się znajduje, bądź ja na przykład układam przed dziećmi po prostu konfigurację kubeczków, tak żeby odnalazły tą informację. Więc też wydaje mi się, że w pełni do wykorzystania. Tym bardziej, że kubeczków jest pod dostatkiem, a DOTTA tak naprawdę daje naprawdę bardzo dużo możliwości. Oczywiście nie trzeba się bawić w wersji kropkowej, można się w to bawić również w wersji kwadratowej. Nie ma najmniejszego problemu, bo na nic to absolutnie nie rzutuje. Czy do tego pytania? To jeszcze będę miała dla Was dwie rzeczy. Słuchajcie, czy znacie taki kod? Kod puste pełne, który pozwala odkodować obrazek. Puste pełne, to to tak mówię. OK, kod puste pełne, mówię tak potocznie, bo tak łatwiej, słuchajcie, załapać, można znaleźć na takiej stronie, świetne wprowadzenie nomen omen i bardzo dużo aktywności znajdziecie też na tej stronie, ale ja Wam podlinkuję konkretnie tą, o której myślę. Jest scenariusz w języku polskim, który się nazywa Kolory jako liczby, kodowanie obrazu. Wrzucam Wam na czacie. Otwórzcie sobie proszę ten plik. I na całej tej stronie, która tam jest, czyli Computer Science Unplugged, czyli zajęcia komputerowe bez komputera,
Można znaleźć masę inspiracji do zajęć jeszcze, o których można by było naprawdę zrobić odrębny webinar. Ale wrzucam ten, który korzystuję najczęściej, który również pozwoli Wam na to, żeby dzieci odkodowały informacje o formie obrazkowej bez wykorzystania materiału literowego tak naprawdę, ale może też posłużyć jako świetne wprowadzenie w ogóle do danych liter na zajęcia, czyli taki punkt wyjścia do tego, jaką literą na przykład będziemy się dzisiaj zajmować podczas zajęć. Znany też jako faks. Zadanie polega na tym, że mamy planszę i zapisane obok liczby. Jedynka oznacza, że pierwsza kratka jest pusta, trójka, że trzy kolejne zamalowane, jedynka, że pusta. Czyli mamy puste, pełne, pełne. I potem dalej, puste, jedna pełna, jedna pusta, cztery pełne, zero pustych, czyli tu od razu od brzegu będzie zamalowane. I w taki sposób odczytuje się kod. Tu akurat wychodzą takie rzeczy, ale jest też to proste do zakodowania z dzieciakami i do odkodowania. Więc też wydaje mi się, że ciekawa i inna forma dyktanda. Ponadto w tych scenariuszach są piękne opisy, też takie informacje techniczne, które warto wykorzystać, więc tak jakby ciężar poszukiwania tych informacji spada już z Waszych tutaj głów i naprawdę można sporo na tej bazie wykorzystać. Ja jeszcze Wam podlinkuję bezpośrednio link do strony, żeby tylko nie wchodzić na tego PDF-a, żebyście miały, to jest CS Unplugged Activities, część w języku angielskim, ale jak piszecie sobie w lupce Polish, jako Polish język, to znajdziecie aktywności, które są przetłumaczone na język polski, więc myślę sobie, że kolejna taka dobra inspiracja do tego, żeby jednak komplet informacji zebrać. Rzućcie sobie okiem. No i przy okazji można sobie to ćwiczenie modyfikować. Ten materiał akurat udostępniam dzięki Agnieszce Chomickiej, która jest też naszym trenerem, która w oparciu o pewną grę, której w Polsce dostać nie można, przygotowała taką wersję kolorowego puste, pełne. Zobaczcie sobie, jaki efekt. Też myślę, że bardzo interesujący materiał. I jeszcze jedna rzecz, którą uważam za znać i która jest się stroną do poszukiwania inspiracji, bo skoro dyskutujemy w kontekście szyfrów, kodów jako elementów do wykorzystania podczas gier terenowych, podczas wychodów, podczas różnego rodzaju imprez z dzieciakami lub także jakichś takich skróconych zajęć edukacyjnych, no to należy pamiętać o czym, że można też poszczególne zadania umieścić na przykład na mapie skarbu, czyli dzieci rozwiązując zagadki mogą zbierać liczby, które pomogą im odczytać kolejną sekwencję, albo odnaleźć, gdzie na przykład ukrył się skarb. No i na tej stronie, którą Wam właśnie wyświetliłam, czyli Worksheet Works,
pomijam, że strona sama w sobie jest totalnie genialna. To jest taki generator kart pracy, ale takich innych kart pracy, nie takich, które znamy i nie do końca dobrze kojarzymy. Na szczególną uwagę powinna zasłużyć ten obszar, który się nazywa puzzle. Dlatego, że między innymi mamy tam generator sudoku, magicznych kwadratów, pentomino. Tyle zadań. Słuchajcie, nie do przerobienia. Natomiast to, co mnie interesuje, bo na to trzeba naprawdę solidnego dnia, żeby sobie to ogarnąć, mnie interesuje opcja Secret Map. Opcja Secret Map pozwala nam na wygenerowanie karty, na której będziemy mieli właśnie różne obiekty, coś, co będzie naszym punktem startowym, będziemy musieli dotrzeć do naszego punktu, ale pokażę zaraz, jak to wygląda. Tu mamy opcje, które nas interesują w zakresie matematyki, czy dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Możemy wybrać, czy kierunki będą określane mianem lewo, prawo, góra, dół, czy north, east, west, south, w zależności od oznaczeń języka angielskiego. Wszystko zależy, która klasa, z której się pracuje. Ja sobie ustalę, że interesuje mnie tylko dodawanie. I tu mogę wybrać scenariusz, czyli myśl przewodnią. Planety, misie, baseball, ja wezmę tych piratów. Wezmę sobie format A4, bo taki mnie interesuje, bo tak drukuję. I klikam create worksheet. Tutaj wygenerowała się moja karta pracy losowo. Klikam sobie na PDF Adobe Reader, otwiera mi się plik PDF. I mamy mapę i statek. Ten statek porusza się po kratkach. Popatrz tutaj, jak w naszej dotcie. Chodzi mi o samą inspirację i o pomysł. Dzieci wykonują obliczenia. W waszej sytuacji mogą to być ukryte działania w miejscach, które dzieci znalazły, bo wy te działania możecie ukryć w szkole, no i mogą szukać tych wskazówek i zbierać, tak, kolejne koperty, aby odkryć, gdzie się ukrył skarb. W kratce wpisujemy brakującą liczbę, następnie tutaj mamy 3, dodać w cudzysłowie, jest 8, no dzieci policzyły, że 5, więc do góry będziemy się poruszały o 5 krateczek. Tak, żeby znaleźć, na której map, na której, pod którą tutaj wyspą, na której wyspie znalazł się skarb. Taką mapę można sobie kupić w klasie. Jeśli dzieci odkryją, gdzie jest, to odkrywają też nagrody. Więc może to być taka baza też do tworzenia sobie inspiracji, tym bardziej, że tutaj można sobie naprawdę przeróżne te wątki tematyczne poruszyć, w zależności od tego, z jakimi dzieciakami działamy, jaki blok tematyczny realizujemy, no i w zależności od tego, jak zaawansowane aktywności jesteśmy w stanie wykonać. Tu już się nieco zwiększyło. Słuchajcie, to jest bez problemu do zrobienia na dotcie, dlatego że rozkładamy sobie wtedy parę punktów, planujemy te działania. Dotta jest tą planszą, na której się sprawdzacie, jest waszą mapą skarbu. Chodzi tylko o formułę, którą możecie zaproponować dzieciom. Tak, tu jest wersja tylko po angielsku. Tak, teraz jest tylko po angielsku, ale muszę ci powiedzieć, że w przypadku dzieci z klasy trzeciej nie robi to na nich wrażenia. Dla anglistów się przyda, natomiast chodzi mi o samą koncepcję, ponieważ możesz to spokojnie przełożyć. Na tobie robi, wiesz co, bez obaw, ponieważ tutaj masz tylko w zasadzie kierunki prawo, lewo, góra, dół, natomiast nie da się ukryć, to jest istotne, żeby te kierunki w języku angielskim utrwalać, potem w momencie, kiedy wchodzicie w aplikację Blockly, chociażby do Dasha, to tamte kierunki są jednak w języku angielskim, więc ja zachęcam do tego, żeby wykorzystać to jako inspirację, przełożyć na język polski, jeśli potrzebujecie, bo dostosujecie sobie, albo będziecie miały mniej tych ruchów, bo jeszcze popatrzcie, że tutaj tych ruchów jest bardzo dużo, bo one się będą zaplatać, bo tu jest też rozwiązanie tego, widzicie?
Natomiast z perspektywy takich codziennych aktywności, wydaje mi się, że do wykorzystania. Jeśli nie ta strona, bo masz jakieś obawy co do języka, no to już w przypadku na przykład sudoku nie będziesz miała tego problemu. No bo sobie wygenerujesz to, co cię interesuje. Więc sama strona wydaje mi się, że świetna. Ja korzystam z niej bardzo często, tym bardziej, że naprawdę można tutaj świetne rzeczy zrobić. Do dziewczyn, które uczą angielskiego, cała zakładka English Language. Więc w zasadzie takie narzędzie nie do zajechania, bym powiedziała. Powiem więcej, tutaj mamy też ułamki oraz inne elementy, które na przykład sprawdzą się w pracach starszych, to tak odbiegając trochę od tematu, w świetnej obrazkowej formie. Ja na przykład mam taką grupę dzieci, która przychodzi do mnie na takie poranki z matematyką, bo po prostu lubią, a chcą się jeszcze tam dokształcić i bazuje na tych kartach. Dlatego, że one są bardzo obrazowe, świetnie zrobione. Tu na przykład są takie zadania, coś to jest też czat, już tak odbiegając, ale też forma odczytania trasy. Która polega na tym, że według jakiegoś warunku musimy odnaleźć trasę. Tutaj warunkiem jest, że mają być bodajże ułamki mieszane bądź mniejsze od 1, więc też sprawdza się tą trasę. To jest też do wykorzystania na macie. Sam pomysł, czyli układacie sobie nawet na malutkiej wersji 5x6x6 liczmany, tak żeby na przykład poruszać się tylko po liczbach parzystych, załóżmy. Więc bardziej pokazuję to w formie inspiracji tego, co można znaleźć. Jeśli jeszcze nie znacie, a też myślicie o takich układankach logicznych, to tu jest też Pentomino. Je sobie można kupić też w wersji G. To polega na tym, że się dokłada klocki do momentu, aż zostanie ta druga osoba zablokowana, tak, żeby stworzyć określony układ. No jest tego naprawdę w inspiracji. Więc to jest taka strona, która naprawdę jest warta zapoznania. Są tam też właśnie rysunki takie pikselowe, to też tak w kontekście tych kodów. No narzędzie takie do przeglądnięcia naprawdę full, labirynty, no w zasadzie, no uważam, że naprawdę trzeba się nagłówkować, żeby tu czegoś nie znaleźć. Popatrzcie. Do wyboru do koloru, dokładnie. Do wyboru do koloru, to jest dobre określenie. Też jeśli chodzi o takie rzeczy, widzicie, ucinanie nożyczkami, inne, no przegryzie to przez to, to myślę, że będzie o czym podyskutować. Okej. Słuchajcie, myśląc o tych kodach i szyfrach, zależało mi, żeby dzisiaj pokazać Wam te różne sposoby jednak na takie, wbrew pozorom, krótkie aktywności, ale spod tych krótkich aktywności pozwoli Wam może na to, żeby z tego naprawdę jakąś taką grubszą akcję i inicjatywę i żeby zachęcić Was do tego, żeby od nowego roku, w momencie, kiedy już nie będzie takiego czasowego przydziału, w którym musicie pracować z dziećmi, żeby właśnie w formie takich krótkich zabaw dzieciakom takie rzeczy wprowadzać, żeby pamiętać, że te wszystkie elementy da się ze sobą naprawdę spójnie połączyć. Tak jakby chociaż mówiłam o docie, w momencie, kiedy wykorzystujemy alfabet Morsa,
i tak jak można sobie między innymi wykorzystać zadania, które gdzieś są do znalezienia online, do przełożenia na matę, żeby jednak te treści korelować, przeplatać między sobą, tak aby to wszystko było spójne. Pamiętać, że narzędzi macie bardzo dużo, a dzieciaki wyposażone w takie kompetencje naprawdę działają prężnie i wierzcie mi, że zorganizowanie takiej inicjatywy w takiej formie i zastanowienie się nad taką formą pikniku bądź czegoś w tym stylu naprawdę zaprocentuje i dzieci to bardzo dobrze wspominają i myślę sobie, że pakiet informacji, które dostałyście dzisiaj jest taki do przyjęcia i do przerobienia. Ja tak naprawdę ze swojej strony to chciałam powiedzieć, że to jest komplet informacji, który chciałam dzisiaj przekazać. W pięknym czasie się udało to zrobić. Mamy czas na pytania i na ewentualne jeszcze tutaj obawy do dojaśnienia, do określenia. Ja Was zachęcam przede wszystkim do tego, żeby właśnie cały czas nie brakało Wam tego humoru i odwagi, żebyście dostrzegły walory, które wynikają z łączenia tych aktywności w różnych formach, również w takiej formie krótkiej. Mam nadzieję, że nowy rok przyniesie Wam tam sporo pozytywnego i dobrego i że przez wakacje będziecie chciały się na rzeczy jeszcze powolutku przegryzać i sprawdzać. Jeżeli któraś z Was będzie miała pytania, to pozostaję do dyspozycji. Ja będę bardzo wdzięczna za to, żebyście wychodząc z czatu, te osoby, które gdzieś tam muszą uciekać wcześniej, zostawiły też dla mnie taką informację zwrotną, czy to wszystko było ok, czy forma była przejrzysta, czy to było jasne, bo będę mogła też poprawić ewentualnie coś przed kolejnym webinarem. Jeśli macie jakieś pytania, to ja tu jestem cały czas na dyżurze, więc służę pomocą. Bardzo Wam dziękuję za ogromną aktywność, bo wierzcie mi, że dla osoby, która tutaj siedzi z drugiej strony, to, że Wy się tam odbywacie, jest bardzo cenne, bo ciężko się tak gada do ściany i do ekranu. Więc bardzo Wam dziękuję, pozostaję do dyspozycji, do pytań, do uwag i życzę powodzenia w aktywnościach zaszyfrowanych. Dziękuję.